Komisji Doktorskiej rozpocząć dzisiejszą publiczną bronę rozprawy doktorskiej. Mam dużą przyjemność i zaszczyt powitać panią magister inżynier Agnieszkę Romanik Kościelewską, która realizowała przewód doktorski w naszym instytucie pod tytułem Otrzymanie i charakterystyka cząstek wirusopodobnych parwowirusa KUR oraz ich wykorzystanie w diagnostyce i profilaktyce chorób drogi. Pani magister inżynier Agnieszka Romanik Kościelewska jest pracownikiem, wcześniej pracowała w Instytucie Biotechnologii Antybiotyków w Warszawie. Miała to miejsce w latach 2009-2020 i od czerwca pracuje w Instytucie Chemii Przemysłowej. Instytut Chemii Przemysłowej po konsolidacji z wspomnianym wcześniej Instytutem jest obecnie zrzeszony w sieci badawczej Łukaszewicz, w której pani magister pracuje. Pani magister inżynier Agnieszka Romanik Kościelewska realizowała przewód pod opieką promotorską pani doktor habilitowanej profesor Instytutu pani Katarzyny Dolińskiej-Blicharz, którą serdecznie witam jako promotora, oraz pod opieką promotora pomocniczego pani doktor Grażyny Puciemniczak. Pani doktor była kierownikiem Zakładu Bioinżynierii prawie przez 20 lat w wspomnianym już Instytucie Biotechnologii Antybiotyków. Obecnie jest już na emeryturze, ale jeszcze przed pisem stan w spoczynku podjęła się być profesorem pomocniczym przypomnianym przewodzie. Oczywiście przewód doktorski nie mógłby się odbyć i taka praca doktorska nie mogłaby być zrealizowana bez aktywnego wsparcia licencjatów. I tutaj mam przyjemność powitać dzisiaj na publicznej obronie rozprawy doktorskiej pani magister, pana profesora doktora habilitowanego Piotra Soleszczyka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oczywiście Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Serdecznie witam pana profesora. Witam serdecznie pana przewodniczącego, witam państwa. Dziękuję bardzo. Oraz chciałbym powitać drugiego recenzenta, mianowicie pana doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pana Tomasza Stędzla. Mam nadzieję, że profesora, także dziękuję za połączenie się z nami na łączach. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie obecnych tutaj na sali członków komisji doktorskiej oraz wszystkich zainteresowanych przed ekranami swoich komputerów, bo jak państwo wiedzą, z racji obostrzeń rygorów związanych z pandemią COVID-19 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuszcza możliwość realizacji obron przewodów doktorskich z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć, proszę usiąść, pozwolę sobie przytoczyć stosowne zarządzenie, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 kwietnia 2020 roku dotyczącego możliwości przeprowadzania postępowań awansowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Według stanowiska ministerstwa publiczna obrona rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Oczywiście dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 1789, może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Paragraf 8, ustęp 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 261. Stąd wsparcie, aktywne wsparcie naszego działu systemów informatycznych mamy możliwość dzisiaj transmitować na żywo w czasie rzeczywistym dzisiejszą publiczną obronę rozprawy doktorskiej na kanale YouTube. Ten link tego kanału jest podany na stronie Instytutu w zakładce aktualności. Poza tym jest oczywiście jeszcze dostępny łącze w ramach platformy. Jeżeli Państwo są oczywiście zainteresowani, proszę wejść w te linki. Jest możliwość zarówno oglądania na żywo samej publicznej obrony, jak również aktywnego uczestnictwa w późniejszym etapie publicznej obrony, jakim jest dyskusja. Teraz, jak Państwo pozwolą, jako przewodniczący pokrótce pozwolę sobie Państwa zapoznać z porządkiem dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Doktorskiej. Mianowicie ja jako przewodniczący w pierwszym punkcie za chwilę przedstawię pokrótce sprawozdanie Komisji Doktorskiej w sprawie oceny przebiegu przewodu doktorskiego pani magister inżynier Agnieszki Romani Kościelewskiej. Później odczytam uchwałę Komisji Doktorskiej o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony. Kolejnym punktem będzie przedstawienie pokrótce życiorysu i sylwetki naukowej doktorantki. Pozwolę sobie poprosić o to panią profesor, opiekuna naukowego w przewodzie doktorskim, pani magister. Oraz przejdziemy do trzech zasadniczych, najważniejszych punktów publicznej obrony. Mianowicie doktorantka przedstawi tezę rozprawy doktorskiej, później odczytane zostaną recenzje i przejdziemy do dyskusji. Potem jawnej części dzisiejszego posiedzenia Komisja Doktorska uda się na kilkuminutowe niejawne posiedzenie, aby ocenić przebieg publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz wydać werdykt. Zgodnie z porządkiem dzisiejszego posiedzenia, tak jak wspomniałem, pokrótce przedstawię sprawozdanie Komisji Doktorskiej Rady Naukowej Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w sprawie oceny i przebiegu przewodu doktorskiego. Pani magister inżynier Agnieszka Romani Kościelewska, jak wspomniałem już w kontekście afiliacji, jest obecnie pracownikiem Instytutu w ramach sieci naukowej Łukasiewicz Instytutu Chemii Przemysłowej. Realizowała przewód w naszym Instytucie. Przewód otwarty został na 172. posiedzeniu Rady Naukowej. Miało to miejsce 26 października 2016 roku. Wówczas Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała tytuł rozprawy doktorskiej, który jeszcze raz przytoczę. Otrzymanie i charakterystyka cząstek wirusopodobnych parwowirusa kury oraz ich wykorzystanie w diagnostyce i profilaktyce chorób drobiu. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała kandydatury promotorów. Zostały nimi, jak wspomniałem, pani profesor Katarzyna Domańska oraz pani doktor Grażyna Płócienniczek. Natomiast jeszcze przytoczę nazwiska recenzentów. Zaopiniowano pozytywnie kandydatów pana profesora doktora Habitowa Sztuka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz pana doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Tomasza Stęcla. W toku realizacji przewodu doktorskiego doktorantka zdała pozytywnie trzy wymagane w kryteriami ustawowymi rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego egzaminy, mianowicie z dyscypliny podstawowej, dyscyplina oczywiście weterynaria z rozszerzeniem wirusologia weterynaryjna, dyscyplina dodatkowa podstawy doświadczalnictwa z elementami statystyki oraz język nowożytny angielski. Oczywiście wszystkie oceny były pozytywne. Nie będę podawał tutaj dat zdawania tych egzaminów, natomiast praca, rozprawa doktorska z pozytywną opinią recenzenta została złożona do komisji 11 września 2020 roku i przekazana niezwłocznie, wysłana praca została do recenzentów.
I otrzymano dwie pozytywne recenzje, jedną 2 listopada 2020 roku, drugą 7 grudnia 2020 roku. Oczywiście praca doktorska była też wyłożona do wglądu czytelni naszego Instytutu. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji i oczywiście pozytywnej opinii promotora, komisja doktorska podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu je do publicznej obrony z datą dzisiejszą. I teraz pozwolę sobie ekstenso odczytać uchwałę Komisji Doktorskiej o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony. Komisja Doktorska Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2021 roku na podstawie artykułu 14 ust. 2 punkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej pod tytułem Otrzymanie i charakterystyka cząstek wirusopodobnych parwowirusa KUR oraz ich wykorzystanie w diagnostyce i profilaktyce chorób drobiu magister inżynier Agnieszki Romani Kruścielewski i dopuszczenia jej do publicznej obrony. I tutaj widnieją podpisy czytającego oraz członków komisji doktorskiej. Teraz zgodnie z porządkiem dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Doktorskiej poproszę panią profesor Katarzynę Domańską-Blicharz o przedstawienie życiorysu sylwetki doktoranta. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, szanowni państwo, mam olbrzymią przyjemność przedstawić sylwetkę bohaterki dzisiejszego posiedzenia. Pani magister inżynier Agnieszka Romani Kruścielewska jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej oraz międzywydziałowego studium biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej praca magisterska jednak była realizowana w innej jednostce, mianowicie w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków i dotyczyła otrzymywania rekombinowanego interferonu. Zaraz po obronie, po ukończeniu studiów rozpoczęła półroczny staż w Instytucie Biochemii i Biofizyki w Warszawie, w środowiskowym laboratorium spektrometrii MAS, a po tym stażu od stycznia 2009 rozpoczęła pracę w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków. Od początku pracowała w tymże instytucie w Zakładzie Bioinżynierii, jednak w różnych pracowniach. Najpierw w pracowni biochemicznej, potem w pracowni białek, następnie w pracowni biosyntezy, w której to właśnie pracowni przez 4 lata sprawowała funkcję kierownika. A od stycznia do czerwca 2020 objęła kierownictwem cały Zakład Bioinżynierii. Po konsolidacji z Instytutem Chemii Przemysłowej Sieci Badawczej Łukaszewicz zespół Zakładu Bioinżynierii zasilił Zakład Farmacji, Chemii, Kosmetycznej, Biotechnologii tegoże właśnie Instytutu Chemii Przemysłowej i pani Agnieszka dalej sprawowała tam funkcję kierownika. W czasie swojej pracy zawodowej ustawicznie podnosiła swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach w instytutach międzynarodowych, na przykład kilkukrotne szkolenia we Francji dotyczące filtracji w firmie Merck, czy fermentacji oczyszczania białek na Uniwersytecie w Maryland. Ale także realizowała studia podyplomowe, na przykład na Uczelni Łazarskiego czy Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej Zarządzania. Proszę państwa, pani Agnieszka uczestniczyła w wielu grantach i projektach celowych. Jednym z takich grantów był program operacyjny Innowacyjna Gospodarka realizowany w latach 2007-2013. Potem został ten projekt przedłużony do 2015 roku, gdzie właśnie uczestniczył nasz zespół, zespół chorób drobiu i stąd nasza znajomość. Ten projekt między innymi miał na celu opracowanie szczepionki przeciwzjadliwej grypie ptaków. Proszę państwa,
Ale to nie jedyny program, w którym pracowała, uczestniczyła pani Agnieszka, bo także jej prace dotyczyły otrzymania farmaceutycznej insuliny ludzkiej, czy ekspresji ósmego ludzkiego czynnika krzepnięcia z krwi w komórkach chemika, czy otrzymania pracy nad biopolimerami bakteryjnymi. A w ostatnim czasie, od kwietnia 2020 roku, również uczestniczyła w badaniach nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wsparciu prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii. Także jak Państwo widzicie, jej prace dotyczyły szeroko pojętej biotechnologii. Te prace umożliwiły jej autorstwo w wielu patentach i zgłoszeniach patentowych, a także oczywiście współautorstwo w pracach oryginalnych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Proszę Państwa, pani magister Agnieszka Romanik-Ruścielewska w czasie swojej dotychczasowej pracy dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita, dokładna, wytrwała, dobrze zorganizowana, odpowiedzialna. Ale przede wszystkim, co niezwykle istotne i co chciałam podkreślić, bardzo samodzielna. Cechuje ją komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem, koleżeńskość i uczynność. Dziękuję bardzo pani profesor za bardzo taki zebrane, syntetyczne przedstawienie sylwetki, ale bardzo treściwe. I teraz poprosimy doktorantkę o przedstawienie tez pracy doktorskiej. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowna komisja doktorska, szanowni panowie recenzenci, szanowni państwo zebrani na dzisiejszym spotkaniu. Jest mi bardzo miło, że mogę państwu dzisiaj przedstawić wyniki będące przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej pod tytułem Poszukiwanie i charakterystyka w Polsce zrobiły to podobne z taką wielką oraz wykorzystanie w diagnostyce i profilaktyce chorób drobiu. Co pragnę nadmienić, w zasadzie już to zostało powiedziane tutaj przez panią profesor. Praca ta jest efektem długoletniej współpracy między Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków, obecnie po konsolidacji w ramach sieci badawczej Łukasiewicz Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, a Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach. Tytułem wstępu chciałam państwu przedstawić krótką charakterystykę cząstek wirusopodobnych oraz parwowirusów. Cząstki wirusopodobne, z angielskiego potocznie nazywane VLP, to nanocząstki złożone z rekombinowanych białowirusowych, które samodzielnie się łączą i tworzą struktury, które morfologicznie przypominają natywne wirusy. W odróżnieniu od monomerów rekombinowanego białka, to znaczy istotne jest też to, że te cząstki nie posiadają materiału genetycznego wirusa, w związku z czym nie mają zdolności do replikacji ani też infekowania komórek gospodarza. Natomiast właśnie w odróżnieniu od monomerów rekombinowanego białka, powtarzalna i wysoce uporządkowana struktura cząstek wirusopodobnych stanowi tak naprawdę unikalny wzorzec molekularny związany z patogenem, który indukuje bardzo silną odpowiedź immunologiczną organizmu. Cząstki wirusopodobne, co charakterystyczne, mogą być również nośnikiem obcych epitopów bądź też antygenów, wówczas mówimy o chimerycznych VLP, bądź też mogą być nośnikiem całych białek hybrydowych, wówczas mówimy o heterologicznych, wówczas mówimy o białkach, o hybrydowych VLP. Wszystkie cząstki wirusopodobne uzyskiwane są metodami inżynierii genetycznej z wykorzystaniem różnych systemów ekspresyjnych, w tym opartych na komórkach bakterii, drożdży, owadów, ssaków, bądź też roślin. Ale niezależnie od tego, jaki system ekspresyjny jest wykorzystywany do otrzymywania cząstek wirusopodobnych, ich otrzymywanie nie wymaga posiadania żywego wirusa. Potrzebna jest tylko sekwencja kodująca białka strukturalne tego wirusa, co przekłada się na wysokie bezpieczeństwo badań biologicznych. Powszechnie otrzymuje się cząstki wirusopodobne w bakulowirusowych systemach ekspresyjnych i to dotyczy tak naprawdę zwykle cząstek wirusopodobnych, wirusów otoczkowych, natomiast najtańszy i najlepiej poznany
układ ekspresyjnym, jakim jest system prokariotyczny z wykorzystaniem komórek Escherichia coli, z powodzeniem może być używany do produkcji bezotoczkowych wielbi z białek rekombinowanych, które nie wymagają modyfikacji potranslacyjnych. Jeśli takie cząstki wielbi są używane jako antygen, mówimy wówczas o szczepionkach nowej generacji i co charakterystyczne, cechuje je przede wszystkim wysokie bezpieczeństwo oraz wysoka aktywność. Natomiast one stanowią bardzo dobrą alternatywę dla szczepionek opartych na wirusach inaktywowanych bądź też atenuowanych. Takie cząstki indukują wiązanie dopełniacza, pobudzają limfocyty B i T, przez co skutecznie aktywują odpowiedź immunologiczną, tak jak przy właściwej infekcji wirusowej. Taka oligomeryczna, zorganizowana struktura cząstek wirusopodobnych jest skutecznie pochłaniana przez komórki prezentujące antygen. To wchłanianie odbywa się zarówno na drodze endocytozy, jak również za pośrednictwem receptorów charakterystycznych dla danego wirusa. Białka są przetwarzane i prezentowane przez białka MHC klasy pierwszej oraz drugiej, co indukuje zarówno odpowiedź komórkową, jak i humoralną. Co charakterystyczne również, cząstki wielbi skutecznie aktywują limfocyty B, głównie poprzez wydajne sieciowanie tych receptorów immunoglobulinowych związanych z błono i co w sumie bardzo ważne z punktu widzenia szczepionek weterynaryjnych, użycie wielbi jako antygenu umożliwia wypełnienie strategii DIVA, czyli odróżnienie zwierząt zakażonych od zaszczepionych. To wszystko czyni cząstki wirusopodobne uniwersalną platformą, która umożliwia pracę nad szczepionkami dla teoretycznie każdej choroby infekcyjnej. Szczególnie dogodną grupą do pracy nad cząstkami wirusopodobnymi są parwowirusy. Głównie ze względu na swoją morfologię, bowiem wirusy te są małe, bezotoczkowe, o strukturze ikosaedralnej i genomie w postaci jednoniciowego DNA. Kapsyd tych wirusów zbudowany jest z trzech białek strukturalnych: VP1, VP2 i VP3. Przy czym białko VP2 stanowi z reguły ponad 85% tych białek i one jest same w stanie organizować się w wyższe struktury, które przypominają cząstki wirusopodobne. Parwowirusy drobiu grzemiącego, czyli kurzy parwowirus i indyczy parwowirus, należą do AV parwowirusów i są one związane z enteropatiami drobiu. Komórkami docelowymi dla tych wirusów są enterocyty jelita cienkiego, a prewalencja HPV i TPV w krajowej populacji kur indyków wynosi odpowiednio 22 i 29%. To bardzo istotne, HPV i TPV praktycznie nie namnażają się w kulturach komórkowych i kurzych embrionach, przez co prace nad szczepionką przeciw infekcjom parwowirusowym są bardzo ograniczone. Jeśli chodzi o enteropatię, czyli stany patologiczne jelit, jest to bardzo istotny problem z punktu widzenia zdrowia, ale również ekonomii chowu. Z tego względu, że przyczyniają się te infekcje do dużych strat ekonomicznych, związanych głównie ze zwiększoną śmiertelnością zwierząt, zahamowaniem przyrostu masy ciała, wzrostem współczynnika wykorzystania paszy oraz generalnie generują duże koszty leczenia. Parwowirusy są istotnym czynnikiem w tak naprawdę bardzo złożonej etiologii enteropatii, ale udowodniono, że eksperymentalne zakażenie dwudniowych piskląt parwowirusami powoduje występowanie u nich objawów typowych dla enteropatii, czyli biegunki, odwodnienia, apatii ptaków. W związku z powyższym celem mojej pracy było otrzymanie funkcjonalnych cząstek wirusopodobnych w parwowirusach kur i ich charakterystyk. Cel ten osiągnęłam w kilku etapach. Pierwszy etap polegał na klonowaniu genu kodującego główne białko kapsydowe VP2-HPV, następnie uzyskanie bakteryjnego szczepu produkującego rekombinowany antygen na wysokim poziomie, opracowanie metod oczyszczania i składania rekombinowanego antygenu w cząstki wirusopodobne oraz określenie właściwości otrzymanego VLP, w tym fizykochemicznych, biologicznych oraz, co istotne również immunogenności. Na koniec określiłam potencjalne zastosowanie dla uzyskanych cząstek VLP. W pierwszym etapie moich badań, czyli w klonowaniu genu kodującego główne białko kapsydowe VP2-HPV na matrycy, matrycą był fragment genomu polskiego izolatu HPV G064/13 i matrycę to uzyskała, ona została uzyskana
w Zakładzie Chorób Drobiu, PIWET, została mi po prostu przekazana. I na tej matrycy ja powieliłam fragment, który kodował fragment białka VP2 HPV. Przy czym fragment ten nie obejmował, znaczy on kodował fragment od 40 do 510 aminokwasu, natomiast on nie obejmował pierwszych 39 i ostatnich 26 aminokwasów. Na tej matrycy powieliłam właśnie fragment kodujący białko VP2 i wklonowałam go w wektor PUC18, uzyskując w ten sposób wektor PUC-VP2K. Stawka została sekwencjonowana, a sekwencję porównałam z szczepami referencyjnymi parwowirusa kur oraz parwowirusa indyków. Na poziomie nukleotydowym sekwencja wykazywała 95% homologii z sekwencją kodującą białko VP2-HPV-ABP1 i ponownie porównywalnie również 95% homologii z sekwencją kodującą białko VP2-TUPV-260. Na poziomie aminokwasowym homologia w obydwu przypadkach wynosiła 99%, a białka różniły się sekwencją zaledwie dwóch aminokwasów. W celu wydłużenia wstawki kodującej rekombinowane białko VP2 o końcowe 26 aminokwasów na bazie sekwencji HPV-ABP1 zaprojektowałam odpowiednie startery i wydłużyłam tę sekwencję o sekwencję kodującą 26 ostatnich aminokwasów. Po wydłużoną wstawkę wklonowałam w wektor PIC-CM-T7. Jest to wektor ekspresyjny, który został opracowany w ramach wcześniejszych badań w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków. Wektor ten m.in. posiadał gen oporności na chloramfenikol oraz bardzo silny promotor faga T7. W ten sposób uzyskałam wektor ekspresyjny PIC-CM-T7-VP2, którym następnie transformowałam kompetentne komórki Escherichia coli BLD21DE3. Uzyskałam w ten sposób bank badawczy komórek szczepu ekspresyjnego, który został przeze mnie sprawdzony pod względem poziomu ekspresji białka rekombinowanego. Jak widać na załączonym żelu, wszystkie transformanty wykazują bardzo wysoki poziom ekspresji białka VP2DHPV. Następnie przeanalizowałam sekwencję aminokwasową białka VPD-HPV przy użyciu programu ProtPARM na serwerze Expazy. W wyniku tych analiz mogę stwierdzić, że aminokwasy obdarzono ładunkiem dodatnim i ujemnym w naturalnym pH, występują w stosunku 1 do 1,14. Ujemny indeks hydropatii świadczy o tym, że białko ma charakter hydrofilowy, natomiast indeks niestabilności powyżej 40 świadczy o tym, że białko jest niestabilne. Do tego dochodzi wysoka masa cząsteczkowa białka, powyżej 56 kilodaltonów i zastosowanie silnego promotora faga T7, które mogły sugerować już, że białko rekombinowane będzie odkładane w komórkach gospodarza w postaci nierozpuszczalnych agregatów zwanych ciałami inkluzyjnymi. Ja to potwierdziłam w kolejnym etapie badań, czyli optymalizacji hodowli produkcyjnej bakterii, bowiem tutaj od samego początku, już po obrazie mikroskopowym widziałam, że w hodowlach produkcyjnych komórek widoczne są liczne agregaty białkowe w postaci ciał inkluzyjnych, a najlepiej te agregaty białkowe były widoczne około 2 godziny po indukcji, pod indukcję ekspresji białka z promotora T7 przez dodanie IPTG. W zoptymalizowanej przeze mnie hodowli w skali 6 litrów izolowałam około 25 gramów mokrej biomasy bakteryjnej, a z tej biomasy bakteryjnej około 5 gramów ciał inkluzyjnych. To, że białko rekombinowane było odkładane w komórkach gospodarza wyłącznie w formie nierozpuszczalnej, świadczy również obraz SDS Page, w którym prążek rekombinowanego antygenu widoczny jest tylko w frakcji nierozpuszczalnej lizatu bakteryjnego. Następnym etapem, tak naprawdę etapem, który wymagał ode mnie najwięcej pracy i przysporzył mi najwięcej problemów również, było opracowanie metod renaturacji i oczyszczania rekombinowanego antygenu w celu uzyskania wyższych struktur wirusopodobnych. I tutaj muszę nadmienić, że opracowałam tę metodę eksperymentalnie i od samego początku założyłam, że nie będę korzystać tutaj ze znaczników chociażby typu histak. Opracowana przeze mnie metoda obejmowała następujące etapy.
Pierwszym etapem było rozpuszczenie ciał inkluzyjnych w warunkach denaturujących, następnie oczyszczanie na złożu jonowymiennym DAE również w warunkach denaturujących. Kolejnym krokiem była renaturacja metodą rozcieńczeń, wysalanie białka w 10% siarczanie amonu, ponowne rozpuszczanie białka w warunkach denaturujących i renaturację również metodą rozcieńczeń oraz finalne zatężanie białka metodą filtracji stycznej z wykorzystaniem kaset o punkcie odcięcia membrany 300 kilodaltonów. Wydajność opracowanej przeze mnie metody wynosiła około 10 mg białka z litra hodowli i dawała czysty produkt, o czym świadczy pojedynczy prążek w próbek pobranych z ostatecznego produktu. Ale dodatkowo ilościowo określiłam czystość końcowego preparatu techniką mikroprzepływów w warunkach denaturujących z wykorzystaniem chipów o podwyższonej czułości. Określona tą metodą czystość rekombinowanego antygenu wynosiła około 93%, natomiast można przypuszczać, że ta czystość jest tak naprawdę wyższa z tego względu, że około 3% zidentyfikowanych zanieczyszczeń ma masę dimeru rekombinowanego białka, co może wynikać po prostu z niepełnej denaturacji próbki. Następnie w celu identyfikacji, że oczyszczone i otrzymane przeze mnie białko jest tak naprawdę fragmentem białka VP2HPV, wykonaliśmy analizę za pomocą spektrometrii mas. Była stworzona mapa peptydowa białka metodą trawienia trypsyną w żelu poliakryloamidowym i uzyskany profil masowy peptydów odpowiadał profilowi białka VP2 szczepu ABP1 kurzego parowirusa, a zidentyfikowane peptydy pokryły sekwencje VP2DHPV w ponad 85%. Następnie określiłam morfologię otrzymanych cząstek. Tutaj wykorzystałam do tego dwie metody. Metodę dynamicznego rozpraszania światła DLS oraz obrazowania otrzymanych struktur przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Metoda DLS była wykonana w zakładzie analitycznym IBA, obecnie IHP, natomiast obrazowanie mikroskopowe było wykonane w szwedzkiej firmie Viranova, która się specjalizuje w ocenie morfologii cząstek wirusopodobnych. Analizy DLS wykazały, że otrzymane przeze mnie cząstki mają średnicę około 20 nanometrów i ta wielkość jest homogenna oraz nie zmienia się niezależnie od tego, czy preparat jest świeżo otrzymany, czy też przechowywany przez okres 2 miesięcy w temperaturze minus 20. Podobne wyniki uzyskałam metodą TEM. Tutaj też zidentyfikowano struktury o średnicy około 20 nanometrów z wyraźnymi granicami zewnętrznymi. Cechą charakterystyczną cząstek wirusopodobnych jest to, że mają one zdolność do wysalania się w niskich stężeniach soli metalu lekkiego, na przykład siarczanu amonu. Ja to zjawisko wykorzystałam dwukrotnie i tak jak wcześniej pokazywałam na schemacie do metody oczyszczania i otrzymywania cząsteczek WLP, ale również do jej charakterystyki, bowiem we wszystkich otrzymanych seriach VP2DHPV uzyskane białko w 100% ulegało wytrąceniu w roztworze siarczanu amonu od 5 do 10%. Aktywność biologiczną otrzymanych cząsteczek określiłam testem hemaglutynacji z wykorzystaniem kurzyk erytrocytów. Nie posiadaliśmy tutaj wirusa HPV, żeby użyć go jako kontroli, w związku z czym kontrolą pozytywną wykonanego testu był wirus grypy ptaków, że grypy podtypu H5N2. H5N2 po prostu. Natomiast w celu porównania otrzymanych wyników testem hemaglutynacji przebadałam również rekombinowaną hemaglutyninę, która została otrzymana w komórkach Escherichia coli i ona była otrzymana w ramach prowadzonych badań dotyczących opracowania metody otrzymywania antygenu, dostosowania w profilaktyce zakażeń grypy ptaków. I ta hemaglutynina była przez nas scharakteryzowana jako zoligomeryzowana oraz posiadająca wysokie zdolności do hemaglutynacji erytrocytów i została ona przez nas opisana w 2 publikacjach. Zgodnie z otrzymanymi wynikami
mogę powiedzieć, że otrzymane wielki mają zdolność hematokrytynacji, a najmniejsza ilość białka, która dała pozytywny wynik, mieściła się w przedziale od 0,4 do 0,6 mikrogramów, co było wynikiem porównywalnym do zdolności hemaglutynacji rekombinowanej hemaglutyniny uzyskanej w komórkach Escherichia coli. W celu zbadania stabilności otrzymanych struktur testem hemaglutynacji przebadałam również próbki cząstek, otrzymanych cząstek wirusopodobnych przechowywanych przez 5 lub 43 dni w temperaturze minus 20 i 4 stopni. Przy czym próbki przechowywane w 4 stopniach były podzielone na dwie serie, do części były dodane inhibitory protease. Wyniki pokazały, iż zdolność hemaglutynacji wielki nie zmienia się w wyniku przechowywania próbek w minus 20 stopni. Natomiast zdolność ta maleje dla wielpi, które były przechowywane w 4 stopniach, przy czym spadek ten jest mniejszy dla preparatów z dodatkiem inhibitorów proteaz, co może świadczyć o tym, że po prostu dochodzi do proteolitycznego cięcia w obrębie epitopów związanych z hemaglutynacją. Bardzo ważne, oceniliśmy również immunogenność otrzymanych struktur. Wykonaliśmy to eksperymentem in vivo na kurczętach SPF. Kurczęta były podzielone na dwie grupy. Grupa D liczyła 10 sztuk i była ona szczepiona otrzymanymi cząstkami wirusopodobnymi. Grupa K liczyła kontrolna, liczyła również 10 sztuk i była inokulowana buforem. Antygen był podawany w ilości 20 mikrogramów z adiuwantem olejowym montanidę ISA-71VG. Stosunek antygenu do adiuwantu wynosił 3 do 7. Schemat szczepień obejmował podanie pojedynczej dawki antygenów w 7 dniu życia. Było to podawane podskórnie, a krew była pobrana dwukrotnie przed podaniem preparatu i w 7 tygodniu życia, czyli 3 tygodnie po podaniu dawki. Obecność swoistych przeciwciał przeciw B2 HPV VLP oraz ich poziom został zmierzony specjalnym testem, specjalnie opracowanym do tego testem ELISA, a wyosobnione z pobranej krwi surowice były przebadane w rozcieńczeniu od 1 do 200 do aż 1 do 100 milionów. Na podstawie otrzymanych wyników były wykreślone krzywe miareczkowania i na tej podstawie wyznaczone miana punktu końcowego przeciwciał. Średnia miana przeciwciał w grupie szczepionej wynosiło około 1 do ponad 6 milionów, najwyższe 1 do ponad 25 milionów, a najniższe 1 do ponad 2,5 miliona. Dodatkowo oczywiście przebadaliśmy również wszystkie surowice, które były pobrane przed immunizacją. Tutaj wartości absorbancji były poniżej wartości KATO, w związku z czym możemy powiedzieć, że przed immunizacją oczywiście wszystkie surowice były ujemne pod względem specyficznych przeciwciał przeciwko VP2 HPV VLP. W ramach podsumowania sklonowano i sekwencjonowano gen kodujący fragment 4510 aminokwasów białka VP2 polskiego izolatu HPV G064/13. Uzyskana sekwencja wykazywała 99% homologii na poziomie sekwencji aminokwasowej w odniesieniu do zdeponowanej w GenBanku szczepów referencyjnych HPV ABP1 i TPV260. Metodą PCR dostawiono sekwencje kodujące 26 aminokwasów N końca białka VP2 HPV i uzyskano własny plazmid ekspresyjny kodujący rekombinowany antygen VP2D HPV. Uzyskano wysoki poziom ekspresji rekombinowanego białka VP2-DHPV w szczepie ekspresyjnym Escherichia coli w formie ciał inkluzyjnych. Opracowano i zoptymalizowano hodowlę produkcyjną szczepu ekspresyjnego w kolbach oraz izolację ciał inkluzyjnych zawierających rekombinowany antygen. Opracowano własną metodę oczyszczania i renaturacji rekombinowanego białka VP2-DHPV z ciał inkluzyjnych, która pozwalała na otrzymanie cząstek wirusopodobnych. Wydajność opracowanej metody wynosiła około 10 mg białka z litra hodowli, a czystość uzyskanego antygenu wynosiła powyżej 93%. W ramach charakterystyki otrzymanego wielki skonstruowano mapę peptydową uzyskanego białka i metodą spektrometrii mas potwierdzono, że otrzymany antygen jest fragmentem białka VP2 HPV.
metodami obrazowania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym i dynamicznego rozpraszania światła potwierdzono, że otrzymany antygen tworzy cząsteczki, które morfologicznie przypominają parwowirusa kur. Testem hemaglutynacji wykazano, że otrzymane cząstki mają biologiczną zdolność wiązania receptorów na powierzchni kurzych erytrocytów i ich aglutynacji oraz wysoka immunogenność i zdolność do indukowania swoistych przeciwciał anty-VP2 wykazano w badaniu in vivo poprzez immunizację kurcząt jedną dawką antygenu. Powyższe wyniki oraz przegląd literatury, który dokonałam, pozwala mi sądzić, że otrzymane nanocząstki mają potencjał antygenu szczepionkowego, a także platformy do prezentacji antygenów heterologicznych, co może być znakomitą bazą do kolejnych badań nad szczepionkami do profilaktyki również innych chorób zakaźnych drobiu. Dziękuję bardzo za bardzo sprawne i klarowne przedstawienie tematu. Myślę, że nawet dla laików było bardzo to zrozumiały sposób przekazu. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej obrony, mianowicie do odczytania przedstawienia recenzji. W pierwszej kolejności chciałbym poprosić pana profesora doktora habilitowanego Piotra Soloszczuka o przedstawienie swojej recenzji. Proszę bardzo, panie profesorze. Bardzo pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że jestem czy słyszany i widziany, może bardziej słyszany. Bardzo dobrze jest pan profesor. Tak, ja mam pogłos, ale postaram się, proszę państwa, w bardzo krótkiej formie, co prawda pan przewodniczący, którego jeszcze bardzo serdecznie witam, przepraszam za niezrozumienie na początku naszego spotkania. Wynikło ono z faktu, że po prostu nie miałem możliwości informacji, że jest link do spotkania właśnie na stronie Instytutu. Trochę tych zdalnych aktywności jest, w związku z tym mieli państwo witam serdecznie. Nie spełnię prośby, nie będę czytał całej recenzji, która jest dosyć obszerna. W związku z tym wybiorę te elementy, które są moim zdaniem najbardziej istotne, bo praca, którą przyszło mi recenzować, była nietypową pracą i jak państwo widzieliście, prezentacji pani doktor, mam nadzieję, że niedługo, Agnieszki Romanik-Kryszczyreckiej, była to sprawa przygotowania pewnego przepisu, pewnej recepty, pewnych procedur, a nie opierała się ona na klasycznych do tej pory stosowanych najczęściej metodach opracowania prac doktorskich, gdzie mamy jakieś postawione cele i później na podstawie realizacji wyciągamy konkretne wykonane wnioski. Bardzo króciutko wstęp, który przygotowałem, jest zawarty na przynajmniej 3 stronach, w związku z tym oczywiście trzeba podkreślić to, że immunoprofilaktyka i szczepienia na dzisiaj, proszę państwa, są jedynym, można powiedzieć, i największym osiągnięciem w walce z chorobami zaraźliwymi, jakie odnotowała medycyna i weterynaria. W związku z tym wydaje mi się, że podjęcie tego tematu, zwłaszcza w aspekcie tak nowatorskim, jak uzyskanie cząstek wirusopodobnych, czyli VLP, jest zadaniem, które wymagało z pewnością do tak znakomitej, można powiedzieć, warsztatowej sprawności, którą mogę osiągnąć pani magister, kształcąc się w zawodzie, możemy tak to określić, czy w specjalizacji genetyki molekularnej. Cieszę się, że początki tej kariery rozpoczęły się w Szkole Głównej Gospodarstwa Miejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie. W związku z tym na pewno wymagało to odwagi, na pewno wybranie tego modelu miało jakieś uzasadnienie takie, powiedzmy sobie, naukowe, bo patrząc na to, jako patolog wyrobił praktyczne zastosowanie akurat szczepień, jeżeli chodzi o infekcje parowirusowe, na pewno by się przydało. Natomiast mimo, że wiemy o ich patogenności trochę, nie są to czynniki na pewno, które by należały do grupy chorób dewastujących, to wspomniana tutaj szczepionka przeciwko influenzie ptaków, czy rzekomym pomorowi wyrobił, czy choćby zakażeniem wirusem choroby Marburga i tak dalej, mogłaby być bardziej z tego punktu praktycznego interesująca. Natomiast oczywiście myślę, że sama procedura zastosowana tutaj w Polsce
można powiedzieć, wynikała z wcześniejszych badań przynajmniej dwóch zespołów realizujących swoje prace w Państwowym Instytucie Badawczym, Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Jest to oczywiście zespół, którym kierowała nasza znakomita dzisiejsza promotorka, czyli pani profesor Katarzyna Domańska-Blicharz. Były to badania wykonane około 10 lat temu i to były interesujące badania dotyczące również parwowirusów. Drugim zespołem, który tutaj również osiągnął duże sukcesy, był zespół kierowany po tym czasie przez panią profesor Samorek Salamonowicz. Czyli podstawa i wiedza z zakresu parwowirusów była przed rozpoczęciem badań pani doktorantki. Oczywiście wybór polskiego izolatu jest tutaj dodatkowo cennym, wydaje mi się, wskazaniem, że możemy dokonywać i przygotowywać materiał do badań na światowym poziomie, co należałoby tutaj podkreślić. Oczywiście wykorzystanie praktyczne, jeszcze raz to podkreślę, jest niewątpliwie bardzo byłoby cenne, choć dzisiaj wydaje się raczej byłoby trudno o tym mówić na podstawie tego, co się dzieje w profilaktyce chorób drobiu. No, ale powiedziałbym w ten sposób, przystępując już panie przewodniczący do oceny głównego celu mojego wystąpienia, czyli oceny pracy doktorskiej, niewątpliwie chciałbym podkreślić, że było to trudne zadanie, co potwierdziła pani promotor, dziękując pani promotor właśnie, przepraszam, doktorantka, za wiarę, że podjęty temat jest istotny, ważny i na pewno tak jest. Zatem przedstawiła pani magister Agnieszka Romani-Chruścielisko swoją pracę doktorską utrzymanie charakteru taka cząstek wirusopodobnych parwowirusa KUR oraz ich wykorzystanie w diagnostyce i profilaktyce chorób drobiu w postaci z klasycznej rozprawy, chociaż muszę powiedzieć, że ta klasyczna rozprawa to jest 38 stron uwzględniających 27 rycin i takie klasyczne rozdziały. Natomiast tytuł pracy, mówiąc o recenzentach, wydaje mi się, że można byłoby zawęzić, bo określenie ich, czyli cząstek wirusopodobnych parwowirusa KUR w diagnostyce i profilaktyce chorób drobiu, wydaje mi się, jest trochę za szerokie. Nie znajduję w nim pokrycia wykonanych badań, które obejmowały przygotowanie testu ELISA wykrywającego specyficzne przeciwciała anty-VPD2-HPV, czyli krótko mówiąc, kurzego parwowirusa, czyli to jest ta część diagnostyczna i ocenie immunogenności otrzymanych VLP na 10% STF, to jest ta część profilaktyczna. Zatem wydaje mi się, że sugerowałbym zmianę tytułu przy publikacji wyników tych interesujących badań. W poszczególnych rozdziałach, które zostały bardzo czytelne, co podkreślił pan przewodniczący i w sposób taki przemyślany, z niewątpliwie dużą wagą i znajomością tematu przez panią magister Agnieszkę Romani-Chruścielską, miało się wrażenie, że po prostu jest to fachowiec, który doskonale wie, o czym mówi, a sprawy nie są bynajmniej łatwe i proste, nawet tak gronie specjalistów, w którym się w tej chwili znajdujemy. Zatem, proszę Państwa, w pracy doktorskiej widać bardzo staranną, jak wszystkie prace, tutaj muszę upodłożyć pani profesor Domańskiej-Blicharz, wszystkie prace, które miałam przyjemność, a i było kilka pod jej, że tak powiem, kierownictwem, promocją, były bardzo starannie edytorsko przygotowane, estetyczna jakość zamieszczonych fotografii dokumentujących wyniki badań jest bardzo dobra, są czytelne, dotyczy to szczególnie tego, co widzieliśmy oczywiście w przekazie, który pokazywał YouTube na przykład. Niełatwo to można było ocenić, niemniej pracy widać wyraźnie również, że obrazy żeby były bardzo dobrej jakości. Ogólnie wrażenie z lektury dysertacji jest naprawdę pozytywne i zatem pragnę podkreślić bardzo poprawny język,
spełnione wymogi, które stawia się tego typu opracowaniem, zarówno merytoryczne, jak i formalne. Oczywiście podkreśliłem bogate słownictwo i biegłość posługiwania się językiem, to słyszeliście Państwo, a jeżeli chodzi o słowo pisane, również bardzo dobrze te terminy i można powiedzieć przede wszystkim logika wypowiedzi była bardzo, bardzo czytelna. Oczywiście w sposób przystępny pani magister podała wszystkie szczegóły dotyczące stosowanych metody. Przestudiowała 222 publikacje, które są jakby obejmują pierwsze to główne zagadnienie, czyli cząsteczki wirusopodobne i drugie również taki fragment dotyczący zakażeń parwowirusowych u drobiu, a okur w szczególności. Podkreślić należy również, co zawsze wydaje mi się być cenne, i co sobie również uważam za właściwe, mianowicie zacytowanie pozycji piśmiennictwa krajowego. W tym liczbie również pracę pani dr Tarasiuk, również z Instytutu na temat ekspresji białka VP3 parwowirusa w komórkach Escherichia coli. To była praca opracowana w Polish Journal of Veterinary Sciences. W związku z tym pracę rozpoczęła, jak klasycznie rozpoczyna się prace doktorskie, pani magister Romani Kruszewska od obszernego wstępu, 32 strony, rozbitego właśnie na te dwa główne zagadnienia, ponieważ były te elementy wyszczególnione i myślę, że ten przegląd wyraźnie wskazuje, że jesteśmy na początku, w tym pierwszym rozdziale, które dotyczy VLP. Można powiedzieć, że pani magister przygotowała jakby całą informację, która była dostępna. W zasadzie można powiedzieć, na chwilę przygotowania materiałów zebrała wszystkie informacje, które na ten temat mówiły, nie tylko jeżeli chodzi o sprawy dotyczące parwowirusów, bo tych było naprawdę niewiele, ale również innych wirusów stosowanych weterynarii i innych wirusów drobiowych, co mnie szczególnie oczywiście zainteresowało, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania cząstek wirusów podobnych w odniesieniu do innych, powiedzmy sobie, wirusów groźnych dla ptaków. Takie badania również były wykonane i zostały przeanalizowane przez doktorantkę. Autorka podała również szczegóły dotyczące klasyfikacji cząsteczek VLP, stwierdzając, że wirusy, czy cząsteczki, przepraszam, dzielimy podobnie jak wirusy. Wiele szczegółów bardzo ważnych i doskonale wprowadzających to, co się będzie działo w dalszej części, czyli w części poświęconej już, proszę Państwa, metodyce. Ale podsumowując ten fragment wstępu, chciałbym zdecydowanie podkreślić, że badania rozpoczęte przez panią magistrę Romannę Kościelską należy uznać za bardzo oryginalne i nowatorskie w skali kraju. To jest, myślę, że to bardzo wynika przede wszystkim z faktu, że tematyka jest niezwykle trudna i wymaga, co podkreślam w swojej opinii, wysublimowanego warsztatu badawczego, który przez połączenie z jednej strony znakomitej bazy Instytutu, z drugiej Instytutu, oczywiście mam na myśli Instytut zawsze, Instytut Weterynarii w Ławach, ale proszę Państwa, również Instytut, w którym pani magister pracowała, czyli antybiotyków i szczepionek, to proszę Państwa, naprawdę potrzebny jest doskonały warsztat. I w związku z tym myślę, że podkreślając, że te badania w odniesieniu do weterynarii zaowocowały jak dotychczas tylko jedną szczepionką opartą na cząsteczkach VLP, ale proszę Państwa, myślę, że to jest pewnego rodzaju ścieżka, którą życie pokaże, czy przemysł i krótko mówiąc nauka pójdzie w tym kierunku, bo możliwości oczywiście produkowania szczepionek
jest bardzo wiele, ale wspomniałem we wstępie zasady, które zostały opracowane przez francuskiego geniusza Louisa Pastera. Proszę Państwa, niewiele się zmieniły. Zmienia się otoczenie, czy same przygotowanie antygen, ale wciąż jeszcze antygen, ten podstawowy czynnik jest tutaj w takiej czy innej formie podstawą procesu immunizacji. Jeżeli to będzie cząsteczka VLP, to jest to bardzo, jak możemy się domyśleć, pożądane, ponieważ mamy bardzo szansę na bardzo dużą odporność przy oczywiście zerowym ryzyku stosowania takiej cząsteczki, co daje przewagę tej technologii nad innymi dzisiaj zastosowanymi, ale nie chciałbym wchodzić w dalsze rozważania. Przejdę natomiast do drugiej części wstępu pracy doktorskiej pani magister Romani Kruścielewskiej i pan magister Agnieszka pisze o niej w tej drugiej części, w pięciu podrozdziałach o taksonomii, budowie, biologii wirusa, dalej kolejno o epidemiologii, transmisji, diagnostyce laboratoryjnej oraz zapobieganiu. Natomiast wydaje mi się, że ten ciekawy rozdział to również rozdział poświęcony zastosowaniu cząsteczek VLP przeciwko różnym chorobom wywołanym przez parwowirusa generalnie weterynarii. Czyli taki blok już nie poświęcony samym cząsteczkom, ale parwowirusom i ewentualnie tutaj chciałbym podkreślić, że pani magister Romani Kruścielska rozpoczęła te badania i to jest, proszę Państwa, bardzo cenne i jeszcze raz powtórzę i oryginalne. Po wstępie, które w mojej ocenie jest obszarną, ale to prawie skomponowaną częścią pracy, dobrze prowadzącego, czytającego w całej zagadni, będący przedmiotem badań, postawiony został cel. Został sformułowany bardzo ogólnie, bowiem pani doktorantka zaplanowała uzyskanie funkcjonalnych cząsteczek wirusopodobnych parwowirusów KUR, HPV i ich przestworną charakterystykę. Taki, krótko mówiąc, ogólny cel, który możemy sobie założyć, że obejmuje bardzo wiele etapów, które zostały na jednym z przeźroczy bardzo dokładnie zrealizowane. Myślę, że warto podkreślić, że również wydzieliła te elementy przygotowania do osiągania tego celu. W sposób bardzo szczegółowy zostały one mówione. Zatem jeśli pozwolę sobie pominąć, jeśli mogę, ten fragment dotyczący tej metodologii, ponieważ, proszę Państwa, jest tu wiele takich elementów. Ja chciałbym podkreślić, co może nie przebiło się tak, chociaż w wypowiedzi słyszeliśmy, pani promotor powiedziała, że pani magister Romani Kruścielskiej jest osobą niezwykle pracowitą. Proszę Państwa, tak, to można powiedzieć, to wymagało pracy tytanicznej, podążanie, można powiedzieć, metodą prób i błędów. Kto był w laboratorium i wie, że jest bardzo wiele czynników, które powodują, że uzyskujemy taki albo inny wynik naszego zaplanowanego eksperymentu. I w związku z tym tutaj wiele elementów zostało wykorzystanych, myślę, przede wszystkim doświadczenie pani magister we wcześniejszych pracach, które pozwoliły jej tak zaplanować właśnie tę metodę, żeby było jak najwięcej, można powiedzieć, zysku przy minimalnej ilości prób, a również przy minimalnej ilości błędów. Ale cały czas, co zależy podkreślić, to były to działania, które pozwoliły w rezultacie uzyskać produkty, które we wszystkich metodach potwierdzających, bo cóż, mamy produkt, którego raz naturę, charakter i specyficzność należy potwierdzić. Myślę, że to jest ta bardzo również cenna część pracy i wysiłku pani magister Romani Kruścielskiej, żeby tam dopalać metody, które potwierdzą, że mamy do czynienia rzeczywiście z białkiem, że jest to białko, które można powiedzieć jest stabilne, że można go przychowywać, można go, to jest podstawa stworzenia komercyjnego antygenu szczepionkowego. A dalej, mamy metody, żeby je, krótko mówiąc, zrealizować w sposób taki
fizycznych poprzez odpowiednie metody zastosowane przez panią doktorantkę co do wielkości cząsteczek, co do ich natury, na przykład obraz morfologii struktur w mikroskopie elektronowym. To wszystko, proszę państwa, wskazuje na to, że wysiłek zakończył się uzyskaniem cząsteczek, które rzeczywiście przypominały cząsteczki zdefiniowane jako cząsteczki parwowirusów kurzych. Autorka dołożyła również bardzo dużo wysiłku, żeby krótko mówiąc przekonać przede wszystkim nas jako czytelników swojej pracy doktorskiej, że produkt, który uzyskała, ma te właściwości i oczywiście podała bardzo szczegółowy przepis na to, w jaki sposób cząsteczki zostały uzyskane oraz, proszę państwa, w jaki sposób wykazywały one swoją aktywność. I tu przechodzę do bardzo ciekawego, chociaż można powiedzieć interesującego fragmentu dotyczącego wykazania możliwości oceny uzyskanego konstruktu w badaniach in vivo. To było takie, powiedzmy sobie, nieduże badanie, bo jak pani magister przedstawiła, 10 pism, które były immunizowane, 10 grupy kontrolnej, opracowane in-house test ELISA, to jest moim zdaniem też bardzo ważne osiągnięcie, może podkreślmy to w tym momencie, że jeżeli może nie produkcja szczepionki, to produkcja testu ELISA, którego antygenem byłyby te cząsteczki uzyskane VLP przez panią magister, to jest naprawdę potrzebna rzecz. Oczywiście można powiedzieć, w przypadku tak trudnych wirusów, jakim są pandemiowirusy, bez diagnostyki molekularnej, która jest podstawą istnienia, można powiedzieć, tej grupy czynników zakaźnych, byłoby trudne i myślę, że takie testy wyprodukowane, myślę tutaj o testach ELISA, do oceny sytuacji epidemiologicznej na przykład byłyby bardzo istotne i na pewno pogłębiłyby naszą wiedzę z zakresu parwowirusów kurzych. W związku z tym to może być na pewno przyszłościowe zastosowanie. Natomiast wracając do tego elementu, który pani magister przeprowadziła, mianowicie to zakażenie i efekty, które uzyskała. Oczywiście było to bardzo dla mnie interesujące i niesłychanie wysoka immunogenność. Niesłychanie wysoka immunogenność. Myślę, że to jest dobry prognostyk, który pokazuje zdecydowanie, że cząstki opracowane przez panią magister w ramach realizacji pracy doktorskiej naprawdę mogą być potencjalnym kandydatem na oczywiście to nadanie temu formy komercyjnej, a to jest zupełnie, ale to zupełnie inna historia. W każdym razie teoretycznie wydaje się, że ten podstawowy wymóg bezpieczeństwa i immunogenności, co zawsze jest podstawą przy każdym rodzaju szczepionek, został przez panią doktor udowodniony. Pani magister Agnieszka Romani-Chruścielewska, podsumowując jakby to, można powiedzieć, swoje, może troszkę przedługie wystąpienie, chciałbym stwierdzić, że po krytycznej analizie opracowania stwierdzam, iż pani magister inżynier Agnieszka Romani-Chruścielewska wykazała w pracy doktorskiej dobre przygotowanie merytoryczne do rozwiązywania postawionych celów badawczych. Recenzowana rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz w pełni potwierdza ogólną wiedzę teoretyczną doktorantki, a tym samym spełnia wymagania stawiane tego typu opracowaniem, określonym w artykule 13 ustępu 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 roku. Po całym rozważeniu wartości poznawczej recenzowanej dysertacji zwracam się z wnioskiem do Wysokiej Rady Naukowej Państwowego Instytutu Badawczego Naukowego, Państwowego Instytutu Badawczego w Kujawach o dopuszczenie pani magister inżynier Agnieszki Chruścielewskiej
Romanii Chruszczewskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję panie przewodniczący za głos. Dziękuję bardzo panie profesorze. Jak zwykle bardzo oryginalne wystąpienia pan profesor reprezentuje. One są niepowtarzalne nawet w odniesieniu do recenzji na piśmie. Zawsze mają jakiś aspekt taki dodatkowy, zawsze jest ta wartość dodana. Teraz poproszę drugiego z recenzentów, mianowicie pana profesora Tomasza Stędzla o przedstawienie swojej recenzji. Czy pan profesor nas słyszy? Tak, słyszę i mam nadzieję, że również jestem słyszany. Tak, bardzo dobrze, przekazuję więc głos. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący za oddanie głosu. Chciałbym powiedzieć na wstępie, że podniesiona przez doktorantkę tematyka jest mi dosyć bliska, ponieważ borykałem się również z podobnym problemem, jak utrzymywanie rekombinowanych białek. I nie ukrywam też, że bardzo cenię biotechnologów, którzy angażują się w pracę na rzecz weterynarii. Dzięki nim generalnie część nauk weterynaryjnych dotycząca diagnostyki chorób zakaźnych, czy też różnych metod laboratoryjnych odsłowania antybiotyków się rozwinęła. Moja recenzja jest dosyć obszerna, głównie dlatego, że temat rozwiązuje, czy też jest bardzo bliski. Wobec tego postanowię troszeczkę skrócić odczytanie recenzji i skoncentruję się na głównych elementach. W tym sensu chciałbym powiedzieć, że u ptaków na masową skalę boryka się z wieloma problemami zdrowotnymi, wynikającymi nie tylko z istnienia czynników chorobotwórczych, ale bardzo również z błędów terenowichowo. W tym roku miała sekulację, o czym często nie tyle producenci drobnych, co bardziej lekarze weterynarii obsługujący cele zapobiegania. Praktyk nieprzestrzegania procedur bezpieczeństwa biologicznego prowadzi do rozprzestrzeniania się czynników zakaźnych i nieprzenoszących się w ogóle biologii. I takimi właśnie czynnikami są m.in. wirusy robatogenne. Enteropatie wywoływane przez te wirusy są to stany patologiczne przewodu pokarmowego, mogą być przyczyną wysokich strat ekologicznych związanych niekoniecznie z badaniami ptaków czy ich leczeniem, co podkreślam również prowadzą szereg sztuk, ale przede wszystkim z dalszego stosunku do inwersji, czyli z lepszego wykorzystania maszyn w przyczynie organu przyrostu masy ciała oraz obniżonej końcowej wagi ptaków. Obiektem zainteresowań badawczych doktorantki stały się adenowirusy w drobiu, aktualnie wirusy te należą do wirusy z tej grupy należą do dosyć często izolowanych czynników chorobotwórczych u kurcząt oraz kurcząt w Stanach Zjednoczonych i prewalencja wynosi około 70%. Z kolei w Polsce badania przeprowadzone m.in. zresztą przez panią profesor Tomaszą Pichacz-Kłopotkę w mutacji. Badania wykazały, że prewalencja jest nieco niższa, około 22-29%. Niemniej jednak temat należy uznać za istotny. Kluczowym elementem zwalczania zakażeń patowirusowych poza prawidłową geosekulacją WERM może być odpracowany odpowiedni strategii szczepień. A do tego z kolei zbędne są metody oceny wolności antygenów oraz potrzebne są metody samego opracowania antygenów. Ze względu na brak możliwości namnażania koronawirusa w drogu przechodzącego chromolekowiernych, jedynym racjonalnym rozwiązaniem wydaje się pozyskiwanie antygenów metodami niebiotycznymi. Kandydatem na takie antygeny są lepiej mianowane białka wirusów, które można uzyskiwać w różnych systemach ekspresyjnych. Białka te nie zawsze posiadają właściwą antygenową strukturę, ale jeśli tak, to spontanicznie algorytmy tworzą cząstki wirusu podobne. Virus-like particles, w skrócie VLP. Posługiwać się będę może spłoszczoną wersją skrótu VLP. VLP stanowią bardzo ciekawą alternatywę dla klasycznych antybiotyków szczepionkowych, ponieważ morfologicznie przypominają one podobne wirusy, jednakże pozbawione są całkowicie materiału genetycznego. Wobec tego są doskonałym immunogenem, ale jednocześnie są bezpieczne, ponieważ w takim wypadku nie istnieje ryzyko rewersji do fazy zjawiskowej. VLP ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę, która bezpośrednio przekłada się na tematykę podjętą przez doktorantkę, choć nie jest wyrównana do swojej dysertacji. Zaletą tą jest potencjalnie szybkie tempo uzyskiwania antygenów,
zarówno diagnostycznych, jak również tych antygenów szczepionkowych w przypadku wirusów charakteryzujących się dużą zmiennością genetyczną. Możliwe jest to dzięki sekwencjonowaniu już niekoniecznie prawie genowym, ale całych genów odpowiedzialnych za sekwencjonalizację i na podstawie analizy sekwencji możemy bardzo szybko wychwytywać pojawiające się mutacje i tym sposobem możemy śledzić, czy też bronić zmienność antygenów wirusa, produkując odpowiednie antygeny diagnostyczne czy też szczepionkowe. Umożliwia to swoisty pościg za zmiennością mutującego zarazu. Ma to też częściowe przełożenie na tematykę podjętą przez doktorantkę, bowiem cechą charakterystyczną wiarę SSD na wirusów, w tym również paru wirusów występujących u drogi działającego jest wysoki współczynnik mutacji genomu. Mając na uwadze wszystkie przytoczone powyżej argumenty, wysoko ocenia tego tematyki badawczej ewoluowanej dysertacji, bowiem dotyczy ona nie tylko problemu niezwykle interesującego z naukowego punktu widzenia, ale również w dużym znaczeniu praktycznym i co najważniejsze o potencjale wdrożeniowym, co może mieć przełożenie na aspekt gospodarczy. W tym momencie przejdę do bezpośredniej oceny poszczególnych elementów dysertacji. Ocenowana sprawa ma strukturę i układ typowy dla prac doktorskich opracowywanych w formie monografii i napisana jest bardzo starannie. Ewoluowana dysertacja zawarta jest na 138 stronach, wliczając wszystkie tabele oraz materiały uzupełniające i zawiera łącznie 27 wyliczeń oraz jedną tabelę. Oceniona rozprawę doktorską napisano w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań własnych oraz o 222 pozycje scenariuszy diagnozowanego pośrednictwa. Z tego pośrednictwa 49 prac opublikowanych zostało w ciągu ostatnich 3 lat. Najwyższy świadczy nie tylko o umiejętnościach doktorantki, dobieraniu i selekcji właściwego pośrednictwa, co jest niezwykle ważne w pracy badacza, ale również o aktualności podejmowanym przez nim problemu badawczego. Opracowanie rozpoczyna się wykazem skutów i zwoli, jednakże w rozdziale ten nie zawarto wszystkich skutów używanych w tekście. Rozdział wstęp wprowadza czytelnika w problematykę związaną z pracą badawczą i składa się z dwóch udzielonych wtórnie rozdziałów. Znacznie zwiększa to czytelność pracy i ułatwia jej analizowanie. Wprowadzenie w tematykę badawczą rozpoczyna się od wyjaśnienia, czym są VLP, jak są klasyfikowane oraz jaki jest ich mechanizm immunogennego działania. Przejrzystości tej części wstępu zdecydowanie dodają odcinki jednolite, pierwsza i druga. VLP uzyskiwane są dodane do linii genetycznej i ekspresjonowane mogą być w komórkach ssaków, roślin, owadów, drożdży oraz bakterii. Wszystkie te systemy ekspresji doktoratka szczegółowo scharakteryzowała omawiany rozdział. Najbardziej obszerny opis dotyczy ekspresjonowania białek systemów bakteryjnych. Nie powinno to dziwić, ponieważ właśnie ta metoda uzyskiwania antygenu została zastosowana przez doktorantkę w ramach omawianej dysertacji. W moim mniemaniu stanowi to doskonałe wprowadzenie tematyki pracy. W drugiej części wstępu doktorantka szczegółowo charakteryzuje barwę wirusy drobiu, poczynając od ich taksonomii poprzez budowę molekularną i morfologiczną po aspekty epidemiologiczne i mieszkając na domowym drobiu. Doktorantka słusznie zauważa, że ze względu na brak możliwości namnażania barwy wirusa w warunkach laboratoryjnych, diagnostyka zakażeń odbywa się na badań molekularnych, bowiem metody serologiczne nie znalazły większego zastosowania głównie ze względu na ograniczoną dostępność antygenów diagnostycznych. Brak metodyki laboratoryjnej propagacji parowirusów jest powodem braku szczepionek konwencjonalnych. Rozwiązanie tej sytuacji jest właśnie produkcja VLP, co zostało bardzo obszernie przez doktorantkę opisane w ostatniej części wstępu, którą uważam za wartościowy element tego rozdziału. Mimo wszystko, moim zdaniem, doktorantka zbytnio koncentruje się na VLP parowirusów i metodów niż dróg, takich jak psy, świnie, czy też parowirusy występujące w ludzi. Powyższe zapewne wynika z wystarczającej liczby publikacji dotyczących VLP, a nie parkowirusów oraz chęci wskazania potencjału cząstek wirusopodobnych, jak antygenów szczepionkowych, co zostało pod koniec oddziału spuszczonego przez doktorantkę skonfigurowane. Cel pracy, którym było otrzymanie funkcjonalnych cząstek wirusopodobnych w parkowirusa KUR i w skrócie HPV i ich charakterystyka została jasno sprecyzowana. Doktorantka postanowiła założone cele osiągnąć w 7 kolejnych etapach badawczych, poczynając od planowania genu białka kapsylu, jest to gen VLP2,
Następnie przez uzyskanie transferu szczegółów bakteriami zdolnych do produkcji rekombinowanego białka, opracowanie metody oczyszczania, określenie jego właściwości fizykochemicznych, sprawdzenie aktywności biologicznej oraz wolności, a finalnie określenie potencjalnego zastosowania uzyskanych na OLB. Przejdę teraz do omówienia działu materiału i metody. Rozdział ten rozpoczyna się od wylistowania oraz scharakteryzowania zastosowanych w badaniach odczynników i ich mieszania, a także aparatury. W dalszej części omawianego rozdziału doktorantka bardzo dokładnie charakteryzuje wszystkie metody badawcze zmierzające do otrzymania czystego rekombinowanego białka HPV. Doktorantka zastosowała model ekspresji w komórkach bakteryjnych E. coli szczepów BH21-B3. Jest to jedno z częściej wykorzystywanych do ekspresjonowania białek szczepów bakteryjnych. Szczep ten posiada w wkomponowany wcześniej plazmy, tak jak sekwencję kodującą chorobę 2. Jest to najtańsza metoda ekspresji, jednak rekombinowane białka uzyskiwane tą metodą bardzo często występują w formie ciał funkcyjnych, co jest problemem. Sam się z tym problemem udałem w swoich badaniach. Występowanie białka w formie ciał funkcyjnych wymaga dodatkowej izolacji oraz oczyszczania. Cała procedura rozpuszczania ciał funkcyjnych i oczyszczania otrzymanego białka została przez doktorantkę bardzo dobrze opisana. W opisywanym rozdziale znajdują się też deskrypcje otrzymywanych fałdostoty modelu eksperymentalnego, uważam go za wystarczający do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy otrzymany antybiotyk jest immunoglobulinem dla poczucząt. Na wykonanie eksperymentu doktorantka oczywiście uzyskała zgodę lokalnej komisji etycznej, co jest ważne nie tylko ze względu na fałszywe badań, ale ze względu również na potencjalne przyszłe publikacje, które mają się zapewne na podstawie tych pracy pokazać. Przeprowadzenie wspomnianego dużej doświadczenia uważam za bardzo cenne element zaplanowanych badań, ponieważ pozwala na weryfikację potencjału aplikacyjnego otrzymanych VLP. Jednakże w tym miejscu mam pytanie do doktorantki, mianowicie na jakiej podstawie ustalona została dawka antygenu służącego do immunizacji? Ponieważ, jak zostało nam dzisiaj przedstawione, dawka antygenu wynosiła 12 mg VLP na ptak. Ocena swoistej odpowiedzi humoralnej na immunizację przeprowadzona została za pomocą testu Inhouse-Elisa, w którym do opuszczenia płytki użyto UFO zawierające 1 kg antygenu w mniejszej cenie wyglądu sączym słońcu. Również w tym przypadku domyślam się, że stężenie antygenu w jakikolwiek barwie przeciwciał zostało wcześniej zoptymalizowane. Jednakże uważam, że cała procedura optymalizacji metody, które zostały tutaj wspomniane, czy też stężenia antygenu pod uwagę, również powinny znaleźć się w dziale dotyczącym budynki. Badania będące tematem oceniania dysertacji mają charakter stricte metodologiczny, wobec czego rozdziały wyniki przedstawiają bardzo obszernie i z maksymalną liczbą szczegółów efekty kolejnych etapów otrzymywania rekombinowanego antygenu HPV. Część tego rozdziału wzbogacana jest licznymi dziecinami, co znacznie ułatwia analizę wyników. W ramach prac badawczych doktorantka uzyskała plazm zawierający insert odpowiadający fragmenty antygenu HPV. Otrzymany produkt poddano sekwencjonowaniu, które wykazały wysoką homologię z referencyjnymi sekwencjami kawowirusów KUR i innych. Zweryfikowane pod kątem prawidłowości sekwencji antykolonii wydano z plazmidem ekspresyjnym, którym transformowano komórki bulgatorów mikrofonu. Ale to jest symulacja do problemu podobnej do pracy. Selekcji transformantów dokonywano stosowaniem dodatki antybiotyku do podłoża. W tym miejscu moim zdaniem brakuje również informacji, czy doktorantka sprawdzała przed przesianiem kolonii do pożywki płynnej, czy wyrosły na podłożu bez antybiotykiem bakterii, posiadają plazm z insertem KRV2, czy tylko plazm pusty, ponieważ jak wiemy, do takiego zjawiska może też dochodzić. Analiza metodą SDSP wykazała, że po 2 godzinach od produkcji komórek dochodziło do produkcji białka odpowiadającego na SV2HPV. I w tym miejscu mam kolejną drobną uwagę. Mianowicie na stronie 71, zarówno w tekście, jak i w opisie do odcinka 10, nie widnieje żadna informacja dotycząca spodziewanej jakości białka. Informacji tej też nie znalazły w oddziale materiału metody, natomiast dopiero na stronach 79, to jest strona 16 oraz 80 w tekście, znajdują się informacje o jego masie, a masa ta wynosiła około 58 kg. Komórki otrzymane po indukcji ekspresji posłużyły doktorantce za banku komórek wykorzystywanych w dalszych etapach otrzymywania antygenu.
związku z faktem, że uzyskane całe podważa pytań, to doktorantka wybrała partyjny system ekspresyjny, rekomendowany kalkul odpowiadany do odbudowujący dla końców tutaj działa w związku z system spodziewaliśmy. I jak wspominałem, jest to dosyć problematyczne zjawisko. Jednakże z poziomem celu doktorantka prowadziła sobie doskonale stosując cały szereg działań, poczynając od rozpuszczanych odbudowujących zawartych w zasadzie materii widzianych muzyjnych, by w końcowym etapie przeprowadził zatężenie i czyszczenie wywiarka metody filtracji stycznej. Wszystkie etapy tego szkolnego procesu są bardzo dobrze opisane i dużym ułatwieniem analizy tego fragmentu rozdziału wyniki jest schematyczne przedstawienie całej procedury na 2015. Zrekomendowane wywiarko zostało zidentyfikowane metodą spektrometry MAS, która wykazała zbieżność uzyskanego profilu masowego produktu z profilem 2.2 szczytu referencyjnego. Jednakże uzyskanie rekomendowanego białka to tylko połowa zamierzonego przez doktorantkę celu, ponieważ założenia uzyskane białka można spontanicznie aktywować w VWB oraz posiadać właściwe cechy biologiczne. W tym wypadku jest to zdolność do aktywowania szkodników kurznych. Przeprowadzone badanie mikroskopii elektronowej oraz wyłącznego rozproszenia światła analizy wykazało, że w świeżo przygotowanym roztworze białka występowały cząstki roślinne 19-20 mikrometrów posiadające wyraźne produkty zewnętrzne, co wskazuje, że zapadają celsjusze przez przedmioty. Trzeba mieć jednak na uwadze, że rekomendowane białka bardzo szybko ulegają glutamicie. Zostało to również uwzględnione w ocenianej dysertacji, bowiem testem hemoglutynacji doktorantka potwierdziła nie tylko właściwości glutamiczne uzyskanego rekomendowanego antybiotyku, ale również wykazała, jak przechowywanie otrzymanego roztworu wpływa na jego stabilność. Powyższe badanie uważam za bardzo zasadne i bardzo z praktycznego punktu widzenia. Wyniki zaprezentowane na liczbie 22 są dowodem na to, że wyczerpowo przechowywanie konstrukty białkowego z wyborów chłodniczych, jak i wątpliwego zmierzenia, nie wpływało znacząco na aktywność zbiorniczą rekomendowanego białka. Niestety wydłużenie okresu przechowywania do 22 wyborów chłodniczych skutkowało znacznym obniżeniem zawartości przez rekomendowane białko, co wiąże się z koniecznością budowania inhibitorów proteazy. Moim zdaniem jest to również bardzo ważna obserwacja w kontekście potencjalnego wdrażania do produkcji masowej opracowanego białka, które może być zastosowane, jak już wspomnieliśmy, nie tylko jako antybiotyk diagnostyczny, może być również używane jako potencjalne antybiotyk szczepionkowy. Wygląda to, doktorantka przeprowadzając eksperyment, w którym otrzymanym białkiem immunizowano kurczęta. Eksperyment ten wykazał, że już pojedyncza iniekcja wysłanego podmienionego białka i adjuwantu zaredukowała swoistą poruczkę dalną, co potwierdza silną immunność tak przygotowanego preparatu. Jednakże w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na nieco niefortunne zaprezentowanie zjawiska medycznie z 25. Na rodzinie ta imiana przeciwciał z grupy kontrolnej przedstawiono sobie jako wartość uśredniona. Natomiast w przypadku próbek pochodzących od ptaków zbiorowanych przedstawiono zarówno pojedyncze, jak i uśrednione wartości. Moim zdaniem wprowadza to pewne zaleszanie do rodziny i nieco utrudnia analizę ptaków w niej zawartych. Z tego uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby zamieszczenie wartości średniej z nowych grup z uwzględnieniem odchyleń standardowych Moją uwagę zwróciła również Sieciela 27, na której zaprezentowane zostały wyniki badań serologicznych wyborów przed immunizacją. W moim odczuciu zestawienie na jednej rodzinie grup sprzed i po immunizacji ptaków z obu grup było lepszym rozwiązaniem. Ze względu na zastosowanie licznych rozcięciów z produkcji na rodzinie mogą znaleźć się m.in. wyniki poimmunizacyjne z produkcji nierozsłuczonych oraz dla sobotnicy niewyższe rozsłuczające do innowacji. Powyższa uwaga powinna być traktowana jednak jako rzeczywista kwestia do rozpatrzenia przed publikacją wyników w formie pracy oryginalnej i na pewno wyliczenie również od przeprowadzonego przez doktoranty badaniem, ale to w prezentacji samych wyników. Przejdę teraz do omówienia rozdziału dyskusja. Ta dyskusja wymaga autorów umiejętności nie tylko prawidłowej analizy przyjętych przez siebie wyników, ale również odpowiedniego porównania instrumentów dostępnych w internecie światowym. Zawartym na niecałych 19 stronach rozdziale, w tym przypadku zatytułowanym podsumowaniem dyskusja, doktorantka opisuje wszystkie etapy badań zmierzających do uzyskania rekomendowanych badań, dyskutując i wyjaśniając wiele zaistniałych problemów związanych z tym procesem.
Autorka podaje również specjalną zdolność agregowania w cząstki wirusowe, ale są właściwości biologicznego i stabilny w różnych warunkach przeszkodzami. Minister tym, pan minister Muzyny Agnieszka Lewandowicielska zwraca uwagę na jedną istotną obserwację, mianowicie, że do tworzenia struktur VRB nie są potrzebne początkowe aminokwasy w końcu N białka oraz że białko dodało takie nie traci swoistych właściwości biologicznych. W dalszej części równego rozdziału doktorantka dyskutuje o systemie wymogi eksperymentalnej immunizacji. Uwzględniając aspekt praktycznej immunizacji, zastosowany w niniejszej pracy model eksperymentalny polegający na szczepieniu pisma nasionowego życia może nie być idealnym rozwiązaniem, ponieważ do nowych interwencji drogi dochodzi właśnie w pierwszych tygodniach od chorób. Wobec tego lepszym rozwiązaniem może być immunizowanie status dziecka w celu zapewnienia skierowanej odpowiedzialności biegów w pierwszych tygodniach życia oraz ewentualne wiadomo szczepionek w spadku jam przeciwciągów odcinkowych. I doktorantka w omawianym rozdziale również zauważa konieczność takich badań, jednocześnie zwracając uwagę na olbrzymie ograniczenia metodologiczne wynikające z braku możliwości weryfikacji skuteczności szczepienia przez możliwość przeprowadzenia zakażenia eksperymentu danego oraz skutecznych testów, jak na przykład wykonanie testu HIV. Bardzo istotnym elementem kompletnego wdrażania rekomendowanych antygenów jest cel ich otrzymywania. Z tego powodu w dalszej części rozdziału podsumowuje dyskusja do tamtych proponuje i opisuje różne techniki ekspresji VRP, prawo wirusów różnych do zwierząt z metodą wykorzystaniem wykorzystanych własnych, co również uważa za bardzo wartościowy element ocenianego rozdziału. Podsumowując, uważam, że część dysertacji poświęcona dyskusji o tym wyników napisana jest w sposób klarowny i odzwierciedla dużą wiedzę doktoranckiej z zakresu prowadzenia przez siedzącą. Jednakże w tym miejscu mam dosyć poważną uwagę. Moim zdaniem, po rozdziale dotyczącym dyskusji o wzorze wyników, brakuje wniosków, jakie zostały wyciągnięte z przeprowadzonych badań. W mojej opinii, zamieszczone na stronach 96 do 97 podsumowanie może zostać usunięte z tego rozdziału i stanowić podstawę do otworzenia rozdziału. Na przykład kluczowe informacje z punktów 1 do 5 mogą stanowić wniosek pierwszy. Wniosek drugi może zostać utworzony przez informacje wynikające z punktów 6 oraz 7. Natomiast punkty 8 oraz 9, to niewielkie przerobowanie, mogą wystąpić kolejne wnioski. Ostatnią częścią omawianej dyserytacji są streszczenia w języku polskim i angielskim, które to karantka w sposób zjednoczony podsumowała cele badawcze, metodykę oraz uzyskane wyniki. Recenzowaną rozprawę doktorską ocenię pozytywnie ze względu na następujące warunki. Po pierwsze, stanowi ona nie tylko ważne uzupełnienie wiedzy z zakresu otrzymywania wyjątkowego HPV, ale jest wręcz swoistym instruktażem, jak otrzymać zadowalającą ilość takiego białka przez zachowanie czystości oraz czystości mogą mieć charakter wdrożenia. Po drugie, przeprowadzone badania dotyczące immunogenności otrzymanego antygenu mogą być podstawą do dalszych prac zmierzających do opracowania programu szczepień przeciwko chorobie przeciwko czystoty ekonomicznej w produkcji drogowej. I w końcu, po trzecie, zastosowane metody badawcze zgodnie z aktualnymi wynikami w antytrybach, to jest moim zdaniem również bardzo istotne. W porównaniu do badań, aby tak kombinować się w trendy, które aktualnie nie znamy co fanowi, by wyglądać czy coś, co już było, czy przygotować się wręcz do przyszłości. Z obowiązków tego recenzenta, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę doktorance na wiele niewymienionych do tej pory wyroczonych. Są to niedociągnięcia wynikające z niezawsze rozbawienia natury, wynikające z jakichś różnic, czy też jakichś braków zdecydowanych zasobów kisiennictwa. Część kisiennictwa jest obecna w wykazie, a nie w tekście i na odwrót. Jednakże ze względu na czas oraz ze względu na fakt, że są to raczej drobne uwagi kosmetyczne, nie będę w tej chwili tego wszystkiego omawiał. Szczegóły zawarte są w konkretnej recenzji, która dostępna jest zresztą online. Reasumując, stwierdzam, że pomimo drobnych uwag, moja ocena tej dysertacji jest pozytywna. Zrealizowana rozprawa doktorska poszerza niewątpliwie wiedzę na temat otrzymywania chorób wirusów kór i ich innych odnosić do tego typu ptaków. Konkludując, wyrażam opinię, iż rozprawa doktorska pod tytułem Otrzymywanie i charakterystyka cząstek wirusowych wirusa kór oraz ich wykorzystanie w diagnostyce i praktyce laboratorium odpowiada warunkom określonym w artykule 13 ustawy z dnia 14 marca
2003 roku po stopniach naukowych intytułowanym górnym oraz po stopniach intytułowanym w zakresie sztuki oraz paragrafem 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przygotach autorskich w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu analogowym tytułu profesora. W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Bułanach wniosek o dopuszczenie w ustawie o ułożeniu radności wolnym chrześcijańskim do dalszych etapów przedmiotu autorskiego. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że przedłożone uwolnienie praca bez wątpienia są doskonałe odzwierciedlenie przełożone na praktykę wiedzy z dziedziny biotechnologii, połączone z potencjalnym wdrożeniem w dyscyplinie weterynaria, torując tę samą drogę dalsze badania z tego zakresu, wnioskuję o wyróżnienie ewoluowanych dysertacji stosownej nagrody. Dziękuję bardzo panie profesorze za bardzo wnikliwą, szczegółową recenzję. Pan profesor chyba z naturalnej szczerości i delikatności nie wspomniał o tych kilkunastu tutaj uwagach, które przemilczę, ale oczywiście one są bardziej natury takiej edytorskiej, porządkowej. No, nie wiem, czy doktorantka się do nich wszystkich będzie odnosić, ale myślę, że do tych ogólnych stwierdzeń i uwag recenzenta należałoby się odnieść. W związku z tym, nim przejdziemy do odniesienia się do uwag recenzentów, w tym momencie otwieram najważniejszy etap publicznej obrony, mianowicie otwieram dyskusję, czekam na pytania Państwa z sali, być może będą jakieś pytania na czacie i tutaj wszystko razem spulujemy razem i pozwoli. I wtedy otworzymy taki moment, kiedy będzie miała Pani czas na odpowiedź. Dobrze? Proszę bardzo, kto z Państwa ma jakieś pytania? Proszę bardzo, może Panowie. O, Pan Profesor Kwiatek, dziękuję za odwagę i chęć zadania pytania. Tak, jeżeli można, tutaj przekażę mikrofon. Będzie tam Pan Profesor widoczny, bo tutaj jest kamera. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pani Doktorantko, ja chciałem pogratulować Pani takiej zaawansowanej biotechnologicznie pracy. To mi się trochę kojarzy z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi, możliwością zastosowania może tych metod, które Pani tutaj używa w badaniach produktów transgenezy w organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Ale przechodząc już do meritum, zwróciłem uwagę na wniosek, jeden z wniosków, i tutaj go zacytuję. Metodą PCR dostawiono sekwencję kodującą 26 amino acids, tak, a aminokwasów, końca białka rekombinowanego i tak dalej, ale nie będę czytywał. Moje pytanie tutaj brzmi, dlaczego tylko dostawiała Pani tylko te końcowe aminokwasy w liczbie 26, a nie pierwsze, początkowe i lub w liczbie 39, o których Pani wspominała. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby... Pan Profesor Wasyl, proszę bardzo. Też tutaj zapraszam bliżej, będzie Pan widoczny. Dziękuję bardzo. No w tej chwili chyba najpopularniejsze słowo to szczepienia i w związku z tym z racji na COVID chciałem zapytać, czy te cząsteczki wirusopodobne, które Pani tutaj zastosowała, czy tam można jakiś inny antygen, inny epitop przyczepić i wykorzystać jako ten nośnik model do, nie wiem, może przeciw-covidowej szczepionki? Dziękuję. Bardzo dobre pytanie. Ja też miałem na końcu języka podobne pytanie, ale już pan profesor mnie tutaj przyspieszył sprawę i zadał. Natomiast w formie takiego uzupełnienia, bo tutaj oba recenzenci wspominali o dużej immunogenności tych cząstek wirusopodobnych, rozumiem, że mogą być też cząstki bakteryjno-podobne, zwłaszcza, że do ekspresjonowania białek te systemy bakteryjne są też wykorzystywane, bo mamy taki pewien problem z niektórymi patogenami natury bakteryjnej, głównie mykoplazmami, że ta immunogenność tych
tych zarazków jest niska, w związku z tym, żeby poprawić immunogenność, bazuje się bardziej na kompletowaniu czy dodaniu adiuwantów odpowiednich i na tej zasadzie rekompensowaniu tego braku, takiej pełnej immunogenności. Czy te same modele można wykorzystać do powiedzmy do produkcji czy projektowania szczepionek, których czynniki bakteryjne wykazują jakby z natury małą immunogenność. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze jakieś pytanie zadać? Spytam tutaj pana Roberta, czy mamy jakieś pytania na czacie? Nie. Czyli tak, z pierwszej kolejności poprosiłbym doktorantkę o ustosunkowanie się do recenzji. W pierwszej kolejności pana profesora Szelaszczuka, później oczywiście pana profesora Stędzla. No i tych pytań, które tutaj padły dzisiaj podczas obrony. Proszę bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję za tak wątpliwe recenzje. Z tej recenzji wyłowiłam dwie uwagi, do których wypadało moim zdaniem się odnieść, czyli profilaktycznego, praktycznego wykorzystania moich badań oraz tytułu. Jak najbardziej zgadzam się tutaj, że ten tytuł tak naprawdę powinien być krótszy, z tego względu, że wykorzystanie w diagnostyce i profilaktyce jest takie bardziej teoretyczne, z tego względu, że nie byliśmy w stanie wykonać rzeczywiście tego eksperymentu typu challenge. Wiązało się po prostu z brakiem wirusa. Tutaj zespół... Przepraszam, ja poproszę pana profesora Szeleszczuka, jeżeli mógłby się pokazać nam i pan profesor Stędzel. Jednak reakcje państwa czasami więcej mówią niż werbalny przekaz. Także o, właśnie, dziękuję bardzo i proszę kontynuować. Były podejmowane w piwecie próby izolacji tego wirusa z materiału pobranego od kurcząt, które były zdiagnozowane pod względem, czy były zakażone parwowirusami, miały też objawy enteropatii, natomiast nie udało się wyizolować tego wirusa, w związku z czym ja nie byłam w stanie też przeprowadzić odpowiednich tutaj eksperymentów, które potwierdziłyby to zastosowanie. To też de facto jest też od razu odpowiedź trochę dotycząca możliwości praktycznego badań, ponieważ oczywiście do momentu, kiedy takie badania zostaną przeprowadzone, nie możemy mówić o tym, że nawet tak bardzo wysoki miano przeciwciał, jaki ja uzyskałam, czyli tutaj de facto miana ponad milionowe, że one są protekcyjne, tak? No bo nie wiadomo do końca, czy na pewno będzie się to wiązało z brakiem bardziej, czy to przełoży na poprawę stanu zdrowia ptactwa pod względem zahamowania enteropatii. Oczywiście to też jest tak do końca mało prawdopodobne z tego względu, że enteropatie są tak bardzo, znaczy czynniki etiologiczne powodujące enteropatię są tak naprawdę bardzo, bardzo złożone. I to nie są tylko wirusy, to są również zakażenia bakteryjne, w owym drogu. W związku z czym tak, jak najbardziej zgadzam się co do uwagi związanej z większością tego tytułu, żeby nie było tego wykorzystania w profilaktyce i diagnostyce. Natomiast jeszcze a propos praktycznego wykorzystania moich badań, to muszę powiedzieć, że ja z wielkim entuzjazmem zaczęłam te badania. Tak? I miałam w głowie, widziałam to praktyczne zastosowanie tego rozwiązania, które opracowałam. Znaczy w kontekście dzisiejszej sytuacji epidemiologicznej, uważam, że mimo, że może nie możemy mówić o wykorzystaniu tego rozwiązania na dziś, dobrze jest posiadać tego typu rozwiązania i nad nimi pracować, bo takie czasami nieotwarte drzwi zaczynają się otwierać, kiedy po prostu stajemy przed pandemią. Na przykład tak to pokazały chociażby prace nad szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2. I to, co jeszcze chciałam, do czego chciałam nawiązać, a to po chciałam trochę wytłumaczyć z mojego stwierdzenia, dlaczego napisałam w recenzji, że wykorzystanie własnego układu ekspresyjnego może jako to komercjalizację uprościć. Chodziło mi tutaj o to, że w momencie takiej komercjalizacji nie trzeba nabywać licencji na układ ekspresyjny.
w Instytucie Biotechnologii Antybiotyków, a teraz w Instytucie Chemii Przemysłowej, dysponujemy własnymi układami ekspresyjnymi, co pozwala nam swobodnie komercjalizować później te wyniki, ponieważ niejednokrotnie zdobycie takiej licencji wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, a czasami nawet nie można takiej licencji uzyskać. Efekt jest taki, że trzeba zmieniać szczep ekspresyjny, że trzeba zmieniać wektor, a często to wiąże się z innym profilem zanieczyszczeń białek gospodarza. Tak de facto prace nad takim downstreamem otrzymywania tych białek rekombinowanych musimy zaczynać od początku. Ja tutaj założyłam, że korzystamy z własnych układów ekspresyjnych i to niejako miałoby ułatwić ewentualną komercjalizację. No ale zgadzam się tutaj z panem profesorem, że to nie jest na dziś, że to są raczej badania przyszłościowe, które należałoby kontynuować i absolutnie koniecznym jest zdobycie tego wirusa i sprawdzenie to w ekspresyjnych. Spytam pana profesora Sałaszczuka, może chciałby coś dodać, czy jakiś dodatkowy komentarz jeszcze tutaj dołożyć, proszę bardzo. Oczywiście, jeśli jestem słyszalny, bardzo dziękuję za ustosunkowanie się do takie ogólne, bo i takie też moje ogólne zastrzeżenia były, nie wnikając w drobne, inne, raczej nie nazwałbym nawet tego ukrypieniami, tylko po prostu niezrozumienia. Ale no cóż, pani minister, chciałbym zapytać, bo ja profilaktyce chorób drogowych się na 40 lat, bo niestety sytuacja dziś wygląda, że wykreowanie szczepionki zwanej anty, wtedy się nazywa antyinfektorzy, czyli krótko mówiąc produkcja szczepionek zajowych, jest historia, którą przećwiczyliśmy na dziś. A dla w naszym kraju. Myślę, że te nowe rozwiązania, które też w przypadku globalizacji, a tak to dzisiaj w przebiegu farmaceutycznym, mają na taki szans na to, żeby uruchomili ze względu technologicznych produkcji, tak by zmienione w wiatrze, kiedy ale myślę, że ja bym na patrzę i zapytam o to, czy pani mieli potencjał, zwłaszcza są pytanie to wszyscy specjalistów obecnych wykorzystania produkcji, nawet jeżeli szklanki do okresu akustycznego. Jak by to było użyteczne wobec rządopatię, to czy ciepło wyzwań, a rola ich wirusów, to taka pani dalszy pomocny, i to jest raczej pewne. Zresztą staje się zastosowanie diagnostyki psychologicznej, bo tam więcej na temat patogenezy i epidemiologii niż klasyczne badania molekularne. Tam mają po prostu ze swojej natury troszkę inny charakter i odmienne typy odpowiedzi teorii. Zatem podsumowując, czy pani uważa, że jest to dobry kierunek rozpocząć badania, rozumiem ten temat, już pan tych badań nie kontynuuje z tym modelu, natomiast czy pytania dotyczące opracowania, czy próby, czy stosowań, nawet do tych popędzionych badań, testów, że stosowanie produktu byłyby zasadne. Panie profesorze, troszeczkę na koniec pytania nie do końca był zrozumiały. Gdyby można to było bardziej w syntetycznej formie, bardziej konkretnie, bo przerywam właśnie akurat te recenzje. Ja bardzo przepraszam pana przewodniczącego i oczywiście najbardziej panią doktorantkę, ale ja mam pogłos cały czas. Nie wiem dlaczego jeszcze nie. Ja wyłączę mikrofon na chwilę i odsłuchamy jeszcze raz pytania. Mam doskonałą słyszalność, jeżeli chodzi o małą salę, natomiast podsumowanie, czy pani prowadzi badania, pani magister, w tym zakresie, czy nie uważa pani, że stosowanie cząsteczek VLP wyprodukowanych przez panią do konstrukcji testu ELISA, który mógłby być użyty w badaniach naukowych początkowo, a później komercyjnych, nie jest rozwiązaniem bliższym i bardziej możliwym, które dało pani jako autorce tego typu badań dużo więcej satysfakcji,
i upraktyczniło wykonany proces badawczy. To tyle, dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że tym razem było lepiej. Tym razem tak, dziękuję bardzo panie profesorze za to pytanie. Teraz było pełni klarowne, słyszałem, myślę, że doktorantka już jest gotowa do odpowiedzi. Proszę bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście zgadzam się z panem profesorem, że dużo szybciej by doszło do praktycznego wykorzystania, gdyby na bazie otrzymanego antygenu i tak de facto badań związanych z nadoptymalizacją testu ELISA wykorzystać te wyniki bardziej w diagnostyce. Natomiast ja mam jeszcze ciągle nadzieję na wykorzystanie również tego jako antygenu szczepionkowego, mało tego nawet antygenu nie przeciwko infekcjom parwowirusowym, tylko po prostu jako nośnika genów, znaczy epitopów antygenów heterologicznych, przy czym to wymaga jeszcze dużo, dużo pracy, ponieważ powinien być przede wszystkim najpierw wybrany taki epitop, na nowo utworzone białka rekombinowane. Można to zrobić zarówno metodą fuzji genetycznej, jak i takiej koniugacji chemicznej, ale to są na pewno jeszcze wieloletnie prace i wymagają dużego nakładu finansowego, w związku z czym wiąże się z koniecznością zdobycia odpowiedniego dofinansowania, które chcielibyśmy oczywiście uzyskać, ale kwestia przekonania oczywiście odpowiednich jednostek do zainwestowania w tego typu badania. Natomiast ja myślę, że to jest dużo bardziej prawdopodobne w obecnej sytuacji, kiedy wiemy, że tak naprawdę musimy pracować nad szczepionkami nowej generacji, bo taka sytuacja, jaka jest obecnie ta pandemiczna, powoduje, że to jest na pierwszym planie. Także jak najbardziej na dzisiaj testy diagnostyczne, a na przyszłość pracę nad tym VLP w charakterze nośnika. Dziękuję bardzo. Spytam tylko z urzędu pana profesora Szczyka, czy jest usatysfakcjonowany odpowiedzią doktorantki. Tak, potwierdzam i oczywiście życzę, żeby pani znalazła fundusze, żeby pani realizowała swoją pasję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo panie profesorze. Poproszę teraz o odpowiedź na pytania, uwagi pana profesora Zenzla. Proszę bardzo. Tak, panie profesorze, ja bardzo dziękuję za tak wnikliwą recenzję mojej pracy. Ja przyznam szczerze, że czytałam swoją pracę wielokrotnie. Myślałam też o to osobę związaną zawodowo i myślałam, że pewnych błędów nie jestem w stanie uniknąć. Natomiast pan profesor wyłapał te wszystkie błędy niczym łowca. Ja bardzo dziękuję tutaj za te wszystkie uwagi. Znalazłam takich 8 takich punktów, do których mogłabym się odnieść do pana recenzji. Więc pierwsza dotyczy terminologii cząstki, cząsteczki wirusopodobne. I tutaj tak, ja mam z tym problem, miałam z tym problem, ale też ten problem wydaje mi się, że istnieje w polskiej literaturze. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że cząstki wirusopodobne to dużo bardziej prawidłowy termin. Natomiast te cząsteczki się ciągle przewijają, mało tego ja szukałam tych informacji, bo wiadomo, w angielskim to nie sprawa jest prosta, wielki i w zasadzie dyskusji nie ma. Natomiast w przypadku tutaj to nawet sięgnęłam do grantów, które były przyznane w ECN-ie, NCBR-ze i te, które dotyczyły VLP, były zarówno tłumaczone jako cząstki wirusopodobne, jak i cząsteczki. Tak więc jeśli będę miała jeszcze kiedyś taką przyjemność opublikować gdzieś pracę w języku polskim, to myślę, że ograniczę się już tylko do cząstek wirusopodobnych, a nie cząsteczki. I myślę, że to pana profesora Stencyla satysfakcjonuje, zresztą nas też tutaj siedzący. Bo myślę, że cząstki jest tutaj bardziej... Tak, cząstki jak najbardziej. Tak, pytanie, na jakiej podstawie ustalona została dawka antygenu z powodu do imunizacji. Oczywiście ona nie została ustalona na podstawie literatury, bo takiej literatury po prostu nie ma. Tylko tak naprawdę na podstawie własnych doświadczeń wcześniej, które zdobyliśmy w ramach realizacji grantu POI, czyli otrzymywania też szczepionki przeciwko wysokopatogennej grypie ptaków. Tam hemoglobina, którą ja użyłam tak naprawdę referencyjnie do testu, to ona była też podana w kurczętach w trakcie 25 mikrogramów, ale z adiwantem podrobnym glinu. Tutaj użyliśmy adiwantu olejowego. Podaliśmy nieco mniejszą dawkę, po prostu bardziej intuicyjnie. Natomiast my sobie zdajemy sprawę z tego, że ta dawka absolutnie nie musi być optymalna. Tak, ona indukuje bardzo wysoki miarę przeciwciał, co tak de facto było też dla nas zaskoczeniem, bo jak wykonaliśmy pierwsze testy ELISA i one wszystkie wychodziły absurdalnie ponad
bogaty możliwość odbywania czytania przez czytniki, to byliśmy bardzo, bardzo zszokowani. To od razu też odpowiem na kolejne pytanie, bo oczywiście ten test był przez nas optymalizowany. Tutaj gorące moje podziękowania składam pani dr Wiolecie Smuczyńskiej, która była autorem tak naprawdę protokołu optymalizacji tego testu. I to były zarówno sprawdzane stężenia opłaszczenia płytek, antygen był sprawdzany w stężeniu w ilości 2 mikrograma, 1 mikrogram, 2, 3, 5, natomiast również ustęczenie przeciwciał przeciwko IgG kurczom było sprawdzane w rozcieńczeniach, jeśli dobrze pamiętam, 1 do 13 tysięcy, do 10, które były najbardziej optymalne, 7 i 4 tysięcy. Także jak najbardziej to było wszystko przebadane, ja tego nie zamieszczałam w pracy, bo tak de facto tych wyników naprawdę było bardzo dużo, bo ciągle nas gdzieś to zaskakiwało, zwłaszcza te wysokie, niespodziewane miana przeciwciał, które, bo my wcześniej prowadziliśmy właśnie badania tutaj z panią profesor i z panem profesorem Minto, jeszcze z panem profesorem Śmietanką, to oscylowaliśmy przy bardzo niskich mianach przeciwciał, 1 do 10 tysięcy, tak? A tutaj rokowo mieliśmy jest to tak wysokie miana, w związku z czym po prostu z racji tak dużej ilości wyników i faktu też, że ja nie zamieszczałam tych wyników pośrednich dotyczących również optymalizacji i opracowywania testu oczyszczania białka. Też tych wyników nie zamieściłam, bo moja praca liczyłaby grubo ponad kilkaset stron i ograniczyłam się tylko do finalnego testu ELISA. Następne pytanie dotyczyło, czy sprawdziłam przed posianiem na pożywki płynne kolonie bakteryjne pod względem obecności wstawki w wektorze. Więc jak najbardziej, przy czym ja robiłam to w ten sposób, że tak naprawdę po ligacji transformowałam komórki szczepu Escherichia coli DH5-alfa albo MF522 i dopiero z takich transformatów był izolowany plazmid. To było sprawdzane zarówno PCR-em kolonijnym, jak i elektroforezą na żelu. Dopiero potem, takim sprawdzonym plazmidem, transformowałam komórki szczepy BL i następnie również izolowałam plazmid, sprawdzałam to na żelu, jak i każdy z transformantów, który był użyty w banku, był przeze mnie sprawdzany na poziomie ekspresji białka kombinowanego, o czym też wspominałam podczas prezentacji. Także tak, jak najbardziej to sprawdzałam. Uwaga dotycząca prezentacji wyników testu ELISA, których miana przeciwciał z grupy kontrolnej były przedstawione jako wartość uśredniona. Natomiast w przypadku ptaków z grupy szczepionej przedstawiałam to zarówno pojedyncze wyniki, jak i uśrednione wartości. I tutaj staram się zgodnie ze sztuką, powinno przedstawić tylko wyniki uśrednione i z odchyleniami. Natomiast ponieważ na podstawie tych wyników wykreśliliśmy przede miarę czkowania, a później na podstawie tych krzywych były wyznaczone miana przeciwciał, uznałam, że po prostu ciekawie będzie przedstawić te wyniki wszystkie. Natomiast rzeczywiście one mogą trochę zaburzyć cały obraz. Może tak z radości, tak? Spowodowanej taką wspomnianą przeciwciał, chcieliśmy się tymi wynikami pochwalić i wszystkie te głowy umieściłam na wyniki z wszystkich podbranych surowych umieściłam na rycinę. A jeśli chodzi o kwestię, aby przedstawić wyniki sprzed i po immunizacji ptaków obopór na jednej rycinie, to mogę powiedzieć tutaj swojej obrony tyle, że w 26 rycina przedstawia tak naprawdę te miana przeciwciał, które są milionowe i dlatego ja je przedstawiłam w skali logarytmicznej. Natomiast absorbancje surowiec pobranych przed immunizacją, one żadna nie przekraczała tego progu kapli. W związku z czym one były bardzo niskie. I żeby może bardziej te wyniki uczynić czytelniejszymi, nie umieszczałam tego na jednej rycinie. Natomiast mogę spróbować umieścić te wyniki rzeczywiście na jednej rycinie do przygotowanej obecnej publikacji. Sugestia, aby immunizować stada rodzicielskie w celu zapewnienia spętom odporności biernej. I tutaj też muszę się zgodzić, że to jest taki korzystniejszy model immunizacji, chociaż to z tego względu, że te patenty trwają w taki bardzo młody.
gdzie organizacja po prostu doniosła. Natomiast tutaj naszym głównym celem było sprawdzenie tej immunoterapii. Nie, to nie był eksperyment challenge, w związku z czym myślę, że tutaj byśmy pewnie rozpoznali nieco inny schemat, natomiast po prostu chodziło głównie o to, żeby pokazać, czy one są mogły na jakim poziomie są. Ale myślę, że jeśli będzie dane nam prowadzić te eksperymenty dalej, no to spróbujemy immunizacji niosek, prawda? Profesor myślę, że też tutaj jest co do tego zgody. No i chyba najpoważniejsza uwaga profesora, dlaczego nie wydzieliłam wniosków, a umieściłam je razem z rozdziale podsumowanie i dyskusja, to w swojej obronie mogę powiedzieć to, że tak naprawdę moja praca miała charakter metodologiczny. Głównym jej celem było opracowanie tego protokołu otrzymywania tych często. W związku z czym ja troszkę faktycznie wyciągałam takich typowych wniosków. I tutaj zastanawialiśmy się tak naprawdę, więc pan profesor, czy tego nie wydzielić, gdzieś jako wnioski, uznaliśmy, że to bardziej czytelne będą, jak podsumuję to w dyskusji. I dlatego tego rozdziału ostatniego po prostu nie wydzieliłam z pracy. Myślałam, że też będzie łatwiej w ten sposób czytać, no ale też nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żeby rzeczywiście tych 9 punktów zebrać i wydzielić z tego cały jeden rozdział. Dziękuję bardzo. Spytam oczywiście pana profesora Stanzla, czy jest usatysfakcjonowany odpowiedzią doktorantki. Może chciałby coś jeszcze dodać, czy skomentować wypowiedź. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo dziękuję pani magister za udzielenie szczegółowych odpowiedzi. Proszę się nie przejmować w niekiedyższą recenzji. No, zdarza mi się to zadać bardzo wiele w prac i dynamik również z różnych czasopism z listy JCR i te recenzje wszystkie są tak naprawdę dosyć burzliwe. Zresztą recenzje z bardzo bawią, moje recenzje są publicznie dostępne zawsze. Także no, muszę być szczegółowy. Jak czy inaczej, każde uwagi mają, wszystkie uwagi mają na głównym celu tak naprawdę podniesienie jakości publicznej edukacji, która ma się na bazie przeprowadzonej przez panią badań ukazać i uniknięcie przez panią problemów ze strony późniejszych recenzentów. Także mam nadzieję, że po zrobieniu tego wszystkiego będzie pan łatwiej wypracować naszą pracę. Jeżeli chodzi o określenie dawki antygenu, to jest bardzo ciekawy właśnie, na jakiej podstawie była ona dobierana, ponieważ analizując literaturę światową, która dotyczy antygenów szczepionkowych, i to nie tylko w szczepionkach zdrowiu, również w szczepionkach dla różnych gatunków zwierząt, dawki antygenów, jakie obserwujemy, to są dawki rzędu 10 do 30 mikrogramów antygenu na szczepioną sztukę. Zastosowana przez panią dawka 20 mikrogramów, akurat idealnie wpasowuje się sam środek tego, co podaje literatura, więc jak najbardziej można uznać za zasadną. Tym bardziej, że wyniki testów serologicznych, które pani przeprowadziła, są zdrowe, że znowu robią antygen bardzo immunogenny. Także jak najbardziej uważam to za wyjaśnienie również, że pani dała za prawidłową. Jeżeli chodzi o rzeczy, które pani powiedziała, a powiedziała pani w tej chwili, tak widzicie, nie zamieszczanie tych danych w opisie do prezentacji, uważam, że w przypadku opracowania publikacji warto będzie jednak tę pracę zawrzeć, te rzeczy zawrzeć, niekoniecznie w części głównej publikacji, ale być może w materiałach uzupełniających, tak, rozdział supplementary materials, czy supplementary advice, w zasadzie dostępny w każdej lepszej publikacji i coraz więcej czasopism naukowych wymaga badania nie tylko sumarycznych wyników, ale również ścisłych danych. Także to może się wszystko jeszcze przydać. Tak czy inaczej, reasumując, bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Jestem jak najbardziej zainteresowany. Dziękuję bardzo panie profesorze. Mówiąc o wnikliwości pańskiej recenzji, to nie mieliśmy na myśli żadnego uwagi krytycznej oczywiście, wręcz odwrotnie, wręcz przeciwnie, raczej żeśmy to eksponowali jako duży pozytyw, dlatego tak jak zresztą pan wspomniał, przy ostatecznym procedowaniu pracy do druku pani doktorantka będzie miała ułatwione tutaj zadanie. Także dziękuję bardzo panu recenzentom za
pozytywną opinię ostateczną i usatysfakcjonowanie pełne, jeżeli chodzi o odpowiedź doktorantki. Teraz poproszę doktorantkę o odpowiedź na zadane pytania. Pierwszą z osób, która zadała pytanie, był pan profesor Krzysztof Kwiatek. Proszę bardzo. Tak, tutaj padło pytanie, dlaczego dostawiałam końcowy 26, a nie dopracowanie pierwszych 39. Oczywiście to wynikało z akurat z danych literaturowych, może niekoniecznie parwowirusa kur, bo takich akurat nie było, natomiast dotyczyło głównie parwowirusa psiego. Tutaj zdefiniowano, że ten N-koniec tak naprawdę nie tworzy zorganizowanej struktury. Spokojnie do 40 aminokwasów można obcinać. Mało tego, nawet w obrębie tego N-końca można wystawiać heterologiczne właśnie epitopy. W związku z czym, w przeciwieństwie do C-końca. Do C-końca, który jest zorganizowany i który jest krytyczny dla tworzenia cząstek wirusopodobnych. Dlatego ja w pierwszej kolejności wystawiałam te 26 aminokwasów C-końca, natomiast w zamyśle miałam pracę prowadzić w ten sposób, że gdyby okazało się, że jednak po dostawieniu tego C-końca dalej nie otrzymujemy cząstek wirusopodobnych, to miałam dostawić też 39 pierwszych aminokwasów, no ale takiej potrzeby nie było, bo te cząstki zaczęły się tworzyć i no ale wydaje się też ciekawym porównanie to tego, więc myślę, że też może kiedyś dostawię ten początek, żeby sprawdzić co wtedy, tak? Natomiast spokojnie można ten początek ominąć. Jak mówię, dostawiać tam nawet są publikacje, gdzie na bazie właśnie psiego parwowirusa do N-końca dostawiano nawet ponad 230 aminokwasów i one się odpowiednio składały i miały swoją aktywność biologiczną. Jeżeli, czy pan profesor Kwiatek jest usatysfakcjonowany? Tak, dobrze, świetnie. I pan profesor Was. Tak, czy myśleliśmy tutaj... Dokładnie. Tak, jak najbardziej. To znaczy my myśleliśmy nad tym, co tutaj dostawiać i to pani profesor tak naprawdę prowadzi badania również nad koronawirusami ptaków i myśleliśmy tutaj o tym, żeby dostawiać epitopy neutralizujące pod jednostki S1 koronawirusa ptaków. To tylko po prostu kwestia teraz wyboru tej podjednostki i jak dużo ta podjednostka musi być, ale to tak de facto też zależy od decyzji, czy to dostawianie będzie metodą fuzji genetycznej, czy już wtórnie w postaci konjugacji chemicznej, bo to tak naprawdę warunkuje wielkość dostawianego tego heterologicznego epitopu, bądź też całego białka, tak? Więc jak najbardziej mam nadzieję, że jest to właśnie taki nośnik do prezentacji heterologicznych epitopów. Tak, myślimy, że ten fragment białka S1 byłby może taki na czasie, to jedno, ale też tak naprawdę byłoby bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o to, czy one są, to znaczy one z reguły po dostawieniu ich do N końca, one są prezentowane na powierzchni tych struktur. W związku z czym tak naprawdę to mocno podnosi immunogenność, nawet takich słabo immunogennych fragmentów. I tutaj od razu nawiążę również do pana. Tak, od razu nawiążę do kolejnego pytania. Jeśli mamy coś, co jest słabo immunogenne, bo jest schowane, tak, bo jest źle eksponowane na powierzchni, to można to dołączyć do takich struktur i wtedy mamy uporządkowany, wielokrotnie eksponowany epitop, który indukuje bardzo silną odpowiedź immunologiczną. Więc to jest odpowiedź tutaj na pytanie, ale mówię, od razu może złączę to z drugim. To tyle ważne, że jeżeli chodzi o mykoplazmę, to oczywiście tam ściany komórkowej nie ma, więc nie ma typowego RPS-u, więc trudno to na powierzchni wykorzystać ten antygen, taki typowy. W związku z tym no, taka labilna tylko błona komórkowa, więc no, poszukuje się czegoś, co by w sposób bardziej zdecydowany. Tak, to trzeba było po prostu taki epitop wyodrębnić, spróbować go uzyskać metodami inżynierii genetycznej i zaprezentować na powierzchni takich struktur, tak? I mieć nadzieję, tak, że to wyindukuje odpowiedź stricte skierowaną przeciwko tym fragmentom prezentowanym, co jest bardzo powszechne, chociażby z tego względu, że jeśli one są odpowiednio gęsto ułożone, one niejako chronią ten cały ten kord, czyli te wnętrze, a głównie odpowiedź jest skierowana przeciwko właśnie epitopom prezentowanym na powierzchni.
Także to daje nadzieję i takich prac jest bardzo dużo, gdzie próbowano takie rzeczy robić, więc myślę, że w tym wypadku, kiedy dysponujemy również takimi cząsteczkami związanymi z walką o zdrowie tutaj drobiu, można to próbować robić jak najbardziej. Dobrze, dziękuję. Czy pan profesor jest... Dobrze, ja jestem w 99%, więc można przyjąć, że na 100%. Dobrze, jeżeli tak jest. Rozumiem, że wszyscy, bo już się recenzenci wypowiedzieli, dyskutanci obecni tu na sali też, więc podziękujemy doktorance za tę pierwszą część jawną. Niestety musimy panią na chwilę wyprosić oczywiście, bo teraz przejdziemy do części niejawnej. Komisja się już spotka na tej części niejawnej. Panie Robercie, jak recenzenci oni mogą... Nie wiem, czy recenzenci mnie jeszcze słyszą. Chyba już nie. Są tylko recenzenci. Tylko są recenzenci, świetnie. Wobec tego, jeżeli możemy to...
z taką dużą właśnie z przytupem i z dużą energią pani to zaprezentowała. Jednocześnie no, podkreślał pan profesor Szeleszczuk wcześniej, to jednak język polski taki najbardziej wyrafinowany i myślę na wysokim poziomie, to też warto podkreślać, bo młoda generacja różnie mówi i różnym językiem się posługuje teraz. Jest to często skrótowy język SMS-owy, a więc a tutaj pani z pełnymi zdaniami wypowiadała się bardzo ładnie, także ten aspekt krasomówczy też tutaj był podkreślany. Także serdecznie gratuluję. Jeszcze państwo pozwolą zgodnie z urzędu, żeby wszystkim wymogom formalnym stało się zadość, pozwolę sobie odczytać uchwałę Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria. Komisja Doktorska Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2021 roku na podstawie artykułu 14 ustęp 2 punkt 4 oraz ustęp 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz stosownego rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego po wysłuchaniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej pod tytułem, oczywiście odczytam cały tytuł, mimo że tutaj panowie recenzenci, pan profesor Stędzel nieco kwestionował długość tego tytułu, otrzymanie i charakterystyka cząstek wirusopodobnych parwowirusa kur oraz ich wykorzystanie w diagnostyce i profilaktyce chorób drobiu, postanowiła pozytywnie ocenić i przyjąć obronę rozprawy doktorskiej oraz przedstawić Radzie Naukowej projekt uchwały o nadanie magister inżynier Agnieszce Romanii Kruścielewskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria. Tak to teraz brzmi. Oczywiście tutaj przewodniczącego i członków komisji. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję panu, życzę wszystkiego dobrego, dalszego rozwoju i sam sukces. I przekazuję pani głos. Bardzo dziękuję. Ja chciałam przede wszystkim podziękować promotorce. Kasiu, bardzo dziękuję za te długie lata współpracy. Bardzo dziękuję pani profesor Grażynie Płócienniczak, która mam nadzieję, że jest z nami online, ponieważ to de facto ona umożliwiła mi pracę i korzystanie z tego zasobu Zakładu Bioinżynierii. Ona nauczyła też mnie wiele rzeczy i ciągle wpajała mi, że powinnam się właśnie rozwijać i za to jej bardzo dziękuję. Dziękuję również profesorowi Mincie, bo tak naprawdę zaczynałam tę pracę razem z nim i tutaj razem z profesorem Śmietanką, jeszcze podczas grantu POIG. I wszystkim pracownikom Zakładu Bioinżynierii, bo tak naprawdę oni mi bardzo dużo pomogli, pani dr Wioleta Sołączyńska, Katarzyna Flores, Natalia Łukasiewicz, Iwona Sokołowska. Myślę, że one wszystkie też tam są gdzieś online i mnie oglądają, także chciałabym im bardzo serdecznie za wszystko podziękować. Też atmosferę, taką niezwykłą atmosferę w tym zakładzie naszym bioinżynierii i za zaangażowanie tych ludzi w te moje prace. No i rodzinie swojej, swojemu mężowi, który niejednokrotnie musiał się zająć moim dzieckiem, kiedy ja musiałam przeprowadzać, kończyć tak naprawdę również prace eksperymentalne. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. A jeszcze chciałam podziękować oczywiście dyrekcji, tak? Dyrekcji zarówno byłej dyrekcji IBA, jak i obecnej dyrekcji HP, że pozwoliła mi kontynuować też. Oczywiście, jak najbardziej też dziękuję bardzo za tak konstruktywne recenzje, które de facto myślę, że bardzo pomogą mi w opublikowaniu tych wyników. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy państwo recenzenci chcieliby coś jeszcze dodać? Zwykle pan profesor Szeleszczuk ze swojej strony też, nie wiem, wyłączyli się państwo. O, proszę bardzo. Gdybyście państwo chcieli jeszcze coś powiedzieć, to proszę bardzo. Ja przede wszystkim podziw dla pana przewodniczącego chciałbym wyrazić, widzę, że z pogłosem i oczywiście wyrazy uznania dla pani profesor Dunajskiej-Blicharz za wspomaganie rozwoju polskiej nauki biopatologicznej, co pani czyni z dużymi sukcesami, no i pani doktorance i bliskim wszystkiego dobrego życzyć. To z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo panie profesorze. Czy pan profesor Stędzel chciałby jeszcze słowo dodać? Proszę bardzo. Tak, oczywiście dziękuję za zabranie głosu. Chciałbym pani doktor serdecznie pogratulować. Praca naprawdę jest bardzo dobra. Bardzo cenię sobie zawsze dobre przygotowanie warsztatu laboratoryjnego i szczerze żałuję, że nie znaliśmy się wcześniej, ponieważ mogłoby to zaowocować dosyć mocną współpracą. Nie chciałbym może inaczej korzystać z podmiotów zewnętrznych w pewnych aspektach mojej pracy. Tak czy inaczej, jeszcze raz gratuluję zarówno pani, jak i pani profesor Łomańskiej-Blicharz oraz pani profesor Buczewniczak, dzięki którym tak naprawdę całokształt pani pracy wyglądał tak jak dziś, czyli doskonale. Dziękuję bardzo. Państwo, żeście dostali linki też do głosowania na formie głosu 24. To jest tylko czysto formalna sprawa, dlatego że recenzenci jako tacy werbalnie się wypowiedzieli pozytywnie, ale chodzi o to, że w dokumentacji był ten ślad, że zostały recenzentów oddane. Także myślę, że te linki do Państwa doszły. Jeśli mogę coś powiedzieć, to tak, rzeczywiście link doszedł. Natomiast próbowałem przed chwilą oddać głos i link wyświetlał się jako nieaktywny. No, tak, nie wiem, czy trzeba będzie ponownie wysłać tego linku. Ja ze swojej strony uzupełnię, że według mojej wiedzy i jest oddany już głos. Proszę o sprawdzenie linku. Tak. Ze strony na DSG. Ale przepraszam, bo jednak wydała informacja, że nie znaleziono poświęcenia. Dobrze, to w procesie to sprawdzimy, żeby już nie przeciągać tej takiej uroczystej chwili, to sprawdzimy. Jeszcze raz dziękuję serdecznie recenzentom za aktywny udział w dzisiejszej publicznej obronie. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. I przepraszam, że to początkowo oczywiście kłopoty z łączem. Zwracam się oczywiście do pana profesora Siolowskiego, no ale mamy do dyspozycji telefony, więc udało się jakoś to przeskoczyć. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy pięknie i do widzenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Thank you.